Wiem, no niech sobie będzie, niech sobie będzie chyba. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Dobra, ciach, tutaj proszę bardzo, załączam. Witam wszystkich na streamie, bardzo serdecznie. Jeszcze momencik sobie kamerkę ustawię. A tak mniej więcej, żeby było w miarę dobrze. Tak jak zwykle pewnie, coś takiego. Ogólnie stać to z tą kamerką, mi kabel strasznie mi ciągnie, no i przez to jest często przekrzywiona. Witam was na streamie bardzo serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Wybaczcie, jeśli było troszkę spóźnienia. Mam nadzieję, że nie było za dużo, aczkolwiek jestem świadom tego, że jednak malutkie mogło być. Jest muzyczka w tle puszczona. Dajcie mi koniecznie znać, czy nie jest za głośna. O, dziękuję, że mi składacie życzenia. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Miło z waszej strony. Mogę sobie ubrać czapeczkę urodzinową, żeby było fajnie. O, aż tak troszkę sobie stanę niżej, żeby było widać. Uhu, urodziny. Także muzyka wydaje mi się, że taka jest całkiem okej, żeby była tam środko w tle. Jeśli jest za głośno, dajcie znać, ale wydaje mi się, że jest całkiem w porządku, także witam was. No i co? Myślę, że na dzisiejszym streamie będzie całkiem sporo atrakcji. Różne mogą być atrakcje, różne gry, w sensie, o to mi chodzi. Także tutaj na początku jak zwykle Play Your Life jestem, aczkolwiek to jest kwestia czasu, kwestia tego, co tam wywolicie. Tylko mam ci sobie jeszcze załączę okienko. O, dobrze, no to chyba to. Trzymaj kciuki, żebym dostał się do Nevermind. No, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się dostaniesz. Jeśli napisałeś ładne podanie i tak dalej, to wydaje mi się, że powinno być. Także wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku, jak najbardziej kciuki trzymam. No to kamerę może troszkę poprawić, bo chyba jest trochę krzywo, prawda? Troszkę chyba. Tak, jest chyba w porządku. Ciężko mi jest przewidzieć, ile będzie osób. Naprawdę ciężko mi jest przewidzieć, ile dobrze może być 5, ile dobrze może być 20. Tak naprawdę nie wiem, ile będzie osób. Mam nadzieję, że będzie całkiem okej, chociaż ostatnio na moich streamach jest mało osób, aczkolwiek mam nadzieję, że dzisiaj będzie, nie, może jakiś wyjątek ze względu na ten stream, troszkę inny, może urodzinowy. Dlaczego inny? Dlatego, że może być dłuższy, mogą być nowe gry, co tam chcecie, prawda? Ja dzisiaj jestem w stanie wiele dodać do streama, żeby był taki niekonwencjonalny. Na razie oczywiście jestem na Play Your Life, no bo tak zwykle jest na początku, prawda? Dlatego dzisiaj też jest to na początku, aczkolwiek mimo wszystko wydaje mi się, że to, jak tylko byście chcieli cokolwiek innego, to jestem w stanie to zrobić. Troszkę może wyłączę lampę, chyba nie jest potrzebna. O jeny, znowu sobie stream. Connection lost. Hej. Już powinno być. Ojej, chyba mi neta wywaliło. No, wywaliło. W sumie miłe powitanie dla mnie osobiście, jako po prostu takie na początek streama. Wybaczcie, że że w takim wypadku stream był lekko ucięty przez pół minuty. Mam nadzieję, że nie jest to jeszcze strasznie. Po prostu net mi siadł, ale to mam nadzieję, że się już zdarzyć nie powinno. Miejmy taką nadzieję. Wybaczcie, że takie coś się stało, że musieliście coś takiego widzieć, ale no cóż, to się zdarza rzadko. Akurat się tak nieszczęście trafiło na początek, no trudno. Na szczęście daleko nie ujechałem tym moim perenialem, więc myślę, że nie powinno być problemu. Nawet w sumie nie wiedziałem, że to jest kwestia mojego internetu, bo muzyka dalej mi gra w tle, a to dlatego mi grała, że troszkę się zbuforowało po prostu, a u mnie tak często jest po prostu, że wywali mi samego streama i internet. Znaczy, może nie często, ale gdzieś tak się ostatnio zdarzało. No mam nadzieję, że dzisiaj tego nie będzie. Dzisiaj powinno być wszystko w porządku, zważywszy na to, że jakieś tam malutkie zmiany w tym kierunku zrobiłem, żeby to wyglądało lepiej. Mój perenial tam stoi, mam nadzieję, że nikt go zaraz mi go nie przepcha. Ogólnie to możecie dać znać na czacie, co konkretnie byście chcieli zobaczyć na dzisiejszym streamie, bo dobrze mogę grać w takie gry, które jeszcze nawet nie były pokazywane na streamach. W takim wypadku może zagram coś całkiem innego. Ja mam sporo gier, tak naprawdę mogę grać w każdą. Najlepiej taką, która graficznie nie zachwyca, bo jednak, no wiecie, o co chodzi. Chcę, żeby to wam się oglądało przyjemnie, a w wypadku jakiejś nowoczesnej gry, może nie tyle nowoczesnej, co po prostu, no, jednej z takich z nowszych, to podejrzewam, że mogłyby być jakieś małe ścinki, dlatego raczej z takich gier, no takich nie najnowszych, ale mam ich mimo wszystko dosyć sporo, więc myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Wiem, gdzie sobie pojadę. O, jak zahamowałem. Jak zahamowałem, prawie we mnie wjechał. Tutaj tak akurat to nie było celowe, tak się zdarzyło. Dobra, może ja sobie tą czapkę zdejmę, bo nie ukrywam, że jest mało wygodna to z tego względu, że może ona ma taki na dole do założenia na łeb, aczkolwiek to jest za małe na mnie, bo to jest jakaś czapka tam malutka, taka mojego brata czy coś. W takim wypadku ja tylko tak miałem nałożoną, więc w każdej chwili mogła mi spaść, dlatego to też tak miałem na początek, wiecie, o co chodzi. Gdybym miał ją w wersji większej, to bym mógł mieć ją nawet założoną cały czas, no ale teraz sami widzicie. Tutaj za mną jedzie jakiś
jakiś, bo lubi pandy, no i kurczę, no tak jedzie blisko, że nawet nie mam jak wycofać, bo jest pół metra ode mnie. Może zaczęłam się tutaj. Wezmę sobie sweeperka trochę, tak na początek, bo ja czuję, po prostu lubię tą pracę oczywiście sweeperów, więc tak sobie pomyślałem, że sobie wezmę takiego sweepera, prawda? Wezmę sobie, dobrze. Wezmę sobie sweepera. Odświeżę sobie Twitcha, bo chyba mi się ściął, tak w ogóle po prostu ze względu na ten internet. I po prostu nic tam za bardzo nie widziałem, już powinno być w porządku w takim wypadku. Możemy chyba zaczynać jakąś pracę, no właśnie tego sweeperka na ziemi sobie zrobił i tutaj troszkę sobie pogadamy. Myślę, że jeśli chodzi o grę kolejną, najprawdopodobniej będzie to po prostu Counter-Strike. Wow, dziękuję. Bao Bao lubię pandy za 1879. Śmieszną masz nazwę, dziękuję za takiego donejcika. Kto ma echo? Nie, już chyba nikt. No nie wiem. W każdym razie dzięki za takiego donejcika, na pewno bardzo miło go odbiorę. Oczywiście tam go potem gdzieś włożę do bankomatu, ale nie ma sprawy. Szabo, elo. Dobra, w takim wypadku myślę, że troszkę sobie pogramy na tym. Na po prostu Pylife, ale myślę, że w czasie najbliższym, w takim naprawdę najbliższym, mogę sobie odpalić Counter-Strike'a. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Możecie dać znać, czy takie coś wam pasuje. Ogólnie to dzisiaj mógłbym zrobić coś takiego, że w CS-ie byśmy mogli sobie zrobić niestandardowy, na przykład 5x5, jeśli dałoby radę. Chociaż może jeszcze poczekam, no bo wiadomo, to na początku streama zawsze jest mniej osób niż później, w sensie po na przykład minutach 5-10, dlatego też na początku poczekam. Dzięki za 250 euro, dziękuję, Antyk. Na pewno się przyda, jak najbardziej. No w sumie to tak się składa, że z tych pieniędzy z bankomatu już mamy całkiem niezłą sumkę. Ja dzisiaj pewnie, albo dzisiaj, albo jutro będę pewnie robił odcinek z Play Your Life'a i tam po prostu pokażę, ile tych pieniędzy się nazbierało tych z bankomatu. Michał się pyta, jak myślisz, ile meczów Polska zagra? W sensie, ile zagra, czy ile wygra? No, zagra tyle, ile... na ile da radę, no oczywiście zależy od tego, czy wyjdzie z grupy, prawda? Aczkolwiek, jeśli chodzi ci o pytanie, ile wygra, bo raczej o to ci tutaj chodziło, to myślę, że z Irlandią wygra, z Niemcami będzie trudno. Ogólnie myślę, że z Niemcami powinno być najgorzej, ale zresztą myślę, że będzie remis, a może nawet i wygrają. Także no, raczej myślę, że optymistycznie w tym roku zobaczymy. Ja osobiście się bardzo piłką nie interesuję, ale staram się być na czasie, prawda? No bo jednak większość osób się interesuje, więc żeby po prostu gdzieś w tych tematach nie odstawać za bardzo, chociażby we wiadomościach na ten temat, to staram się mniej więcej być na bieżąco, chyba rozumiecie mi, o co chodzi. Także jeśli jesteście zainteresowani grą w CS-a, dajcie znać, czy chcielibyście normalnego rankeda, czy może niestandardowego byśmy sobie zagrali, bo dzisiaj może być taki stream, na którym osób byłoby trochę więcej, więc w takim wypadku myślę, że równie dobrze mogę zrobić po prostu jakiś mecz niestandardowy, na przykład 5x5, czy 4x4, czy coś po prostu w ten deseń, w takim wypadku możesz dać znać. A widzisz, obstawiłeś 2-1 na Francję i zgadłeś. No, tu akurat Francja wygrała, chociaż z tego, co Michał ci opowiadał, to kibicował Rumunii. No tak, no cóż, Francja, no to tutaj raczej chyba nie było zaskoczenia, że Francja pierwszy mecz wygra, no bo jednak, no wiadomo, na otwarcie Euro gospodarz, no to chyba tutaj na pewno bardzo, bardzo się tutaj konkretnie starali, żeby akurat ten pierwszy mecz był wygrany, no bo jednak to jest taki, no reprezentacyjny, po prostu taki, żeby jak najlepiej pokazać się po prostu już na początku, od strony po prostu gospodarzy. Z Niemcami będzie 2-0, no kto wie, czy będzie. Raczej to jest bardzo optymistyczna opcja i no oby tak było, prawda? Oby tak było. Zobaczymy. Ja nie wiem, czy będę oglądał, bo no ja z tymi meczami to tak jestem nie bardzo, aczkolwiek myślę, że akurat mecze polskim możliwe, że obejrzę, no pewnie, tylko mnie nie zliczujcie za to, co teraz mówię, bo wiem, że wy się tam piłku interesujecie, ja tak średnio. ZSU09, dzięki za follow, a witam. Także myślę, że sobie możemy za jakiś czas pograć w Counter-Strike'a. Na jaką grę czekam, która będzie na targach E3 i na EA Play? Jestem bardzo ciekaw Watch Dogs 2. Nie mówię, że na nią jakoś konkretnie czekam, żeby zagrać, ale po prostu czekam na to, żeby pojawiły się pierwsze opinie o tej grze, oczywiście kiedy wyjdzie. Bo jestem ciekaw, jak tym razem się to rozegra, czy Ubisoft się nauczyło na swoich błędach i poprawiło to. Chociaż z Ubisoftem to jest tak, że oni strasznie pośpieszają producentów gier. I jako wydawca i ten... Ubisoft, mówię teraz o Ubisoftie, chodzi o Watch Dogs 2. Ubisoft zwykle ma to do siebie, że strasznie pośpiesza producentów gier, z tego co wiem. No i cóż, po prostu oni lubią... przez to gry wychodzą często gorsze. Osobiście tak to zwykle jest. Albo nie. Niech będzie. Tak, ktoś chce mi Sadlera podarować gdzieś tam...
Niech sobie tak będzie, w sensie, no dobra, niech tak będzie. Dobra, po prostu pojadę w tym kierunku, niech tak będzie. Oczywiście on pewnie będzie jakoś, no wiecie, gdzieś tam raczej w celach takich, żeby go sprzedać i jako byłby te pieniądze z donate'ów, no wiecie o co chodzi, mniejsza z tym. Aczkolwiek moim zdaniem, no co dalej o targach E3? Na pewno czekam na po prostu newsy od strony Rockstar Games, które ma się tam pojawić. Wydaje mi się, że tam się może dużo dziać. Nie sądzę, że zapowiedzą kolejny Grand Theft Auto na targach E3, aczkolwiek myślę, że chociaż uchylą rąbkę tajemnic na temat Red Dead Redemption, bo tak się składa, że chodzą właśnie pogłoski, że ma być reedycja na PC i po prostu na konsolę nowej generacji. Dlatego też, i to jest całkiem realne, dlatego mam nadzieję, że coś takiego się stanie, bo ta gra jest naprawdę dobra. Osobiście nie miałem nie okazji zagrać, ale widziałem dużo materiałów z tej gry, słyszałem dużo pozytywnych opinii, więc wydaje mi się, że akurat Red Dead Redemption powinno być dobrą grą. Na PC oczywiście, no wiadomo, chodzi o reedycję. Jestem też ciekawy Bethesdy, jeśli o to chodzi, to myślę, że bardzo możliwe, wbrew pozorom, jest to, że zaprezentują nowe The Elder Scrolls, ponieważ online się właściwie kończy. Znaczy online The Elder Scrolls się powinno zamienić w grę free-to-play ostatnio, z tego co słyszałem, ponieważ tak się składa, że od jakiegoś czasu nie można zamawiać abonamentu na jakiś tam przyszłość. Czyli po prostu ta gra najprawdopodobniej zamieni się po prostu w free-to-playa. No całkiem logiczne, bo po prostu coraz mniej osób kupuje abonament w test online, no i to chyba logiczne, że wprowadzą jakieś tam większe mikropłatności i dadzą to jako free-to-play. No, raczej coś takiego. Co tam dalej? Od Rockstara będzie, no właśnie, albo właśnie Red Dead Redemption 2, no. Albo 2, albo reedycja, no, kto wie, kto wie. No ciężko tu mi powiedzieć, aczkolwiek może to będzie rzeczywiście część druga, no. Byłoby całkiem sympatycznie. Zobaczymy jak to będzie, chociaż ja równie dobrze się spodziewam reedycji pierwszej części, no bo Rockstar ma to do siebie, że nawet czasami wydaje te same gry po długim czasie, co pokazało na podstawie Grand Theft Auto 5, kiedy to edycje konsolowe były 2 lata wcześniej od edycji PC-towych, przez to PC-towcy na pewno musieli długo czekać, w tym ja. No aczkolwiek już gram, no co do GTA 5 to nie jestem zachwycony tą grą, ponieważ jednak pod niektórymi względami uważam, że powinno być trochę inne. Kosa, witam. Na giełdę tutaj mnie prowadzi pan, znaczy mi to wskazuje drogę, że tak powiem to. Oczywiście widz ze streama. No na razie osób jest niewiele, aczkolwiek i tak jest to całkiem okej. Okay. Myślę, że jak na tyle osób, to raczej będzie to rankingowy mecz w CS-ie, tak mi się wydaje. No chyba, że zaraz się zbierze więcej osób, ciężko mi powiedzieć. Okej, okay, zaparkuję tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest żaden jakiś problem, że tutaj stoję. Chociaż podejrzewam, że no teoretycznie jest, no bo to jednak jest wóz publiczny, nie może tutaj wjeżdżać. Aczkolwiek myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem, że sobie na chwilę w tym miejscu stanę. Mam nadzieję, że to jakimś problemem nie będzie. Tutaj mi panda chce sprzedać Sadlera za jakąś tam niższą cenę. Nie ma sprawy, jak najbardziej mogę przyjąć. Znaczy, nie sądzę, żebym nim jakoś specjalnie jeździł, ale jak najbardziej jestem w stanie bardzo to zrozumieć, no bo jednak są moje rodziny, więc rozumiem, że każdy nawet tam jakiś tam w swoim najmniejszym stopniu chce coś tam po prostu od siebie dać. Czy ci ominęło dużo kosa? Raczej nie bardzo. Dopiero taki początek streama się rozkręcamy. Voxiu20, dzięki za follow'a, witam. O man. Tutaj. Słucham? Musisz zmienić ten, jak to się nazywa? Grę, tak jakby to powiem, bo piszę, że grasz w Counter-Strike'a. Tak? No. A widzisz, ale i tak zaraz zmieniam na Counter-Strike'a także. Ja i tak zaraz się zmieniam, także może już tego zmieniać nie będę, bo... Ale dzięki za info, bo w sumie to tylko daje mi do zrozumienia, że zawsze o tym zapominam. Za często o tym zapominam, żeby to zmienić. Ostatnio w ogóle nie dawałem, ale wydaje mi się, że jednak tutaj powinno cokolwiek dać. Witam Madzio. Tak, ID na ekranie powinienem napisać, ale nie piszę, bo i tak zaraz zagramy sobie w Counter-Strike'a, więc wydaje mi się, że to akurat takiej wielkiej potrzeby nie ma. No chyba, że nie chcecie, żebym grał w Counter-Strike'a, ale wydaje mi się, że tak, chyba, że puszczę ankietę. Znaczy, prędzej czy później tak będę grać się w Counter-Strike, tylko pytanie, czy teraz, czy później. Właściwie to mogę puścić ankietę. Wiele osób nie ma, ale myślę, że chociaż kilka tych głosów powinno zdecydować na tą lub na tą stronę kilka głosów po prostu w tym kierunku. Dobra, w takim wypadku zrobię szybką ankietę na Strawpolu. Jest Strawpol, proszę bardzo. Dzięki Matizo, Mazio, chociaż rozumiem, że nie jesteś ze streama, więc napiszę ci THX tutaj ten sposób. Pytanie, gra za moment.
i to będzie Pylife i Counter Strike. A może jeszcze przy Forlife, no bo Forlife, kto wie, no może jednak chcecie Forlife, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, jest, proszę bardzo, ankieta, już ją puszczam na czat w takim wypadku. Koniecznie dajcie znać, bo po prostu jestem ciekaw waszego zdania. Witam w sumie obojętne, czy gram w MTA, czy w CS-a, bo i tak jedno i drugie będę grał, jak nie teraz, to później, aczkolwiek wiadomo, o co chodzi. QWERTY 12456789007, witam cię, dzięki za followa, śmieszną masz nazwę. Czy będę oglądał E3 na żywo? Wiesz co, nie wiem, czy będę oglądał. Nawet nie wiem, kiedy jest, tak dokładnie. Oczywiście to jest moment sprawdzić, po prostu jakoś nie interesowałem się dokładnie, kiedy jest, no bo nie planowałem tego oglądać, nigdy tego nie oglądałem na żywo, ale kto wie, może w tym roku obejrzę, no w sumie to powinienem, no bo ja, powiedzmy, że się tym tematem interesuję, a nie razu nie oglądałem na żywo, więc trochę też dziwne, prawda? Powinienem jednak, powinienem, zapewne rzeczywiście, może tak zrobię, może będę oglądał. Nawet jestem ciekaw tych premier. Nie tyle premier, co po prostu nowości, bo to niekoniecznie muszą być premiery oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak tutaj coś nowego się pojawi. Największe firmy, najwięksi wydawcy gier się zjawią, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest to możliwe. Oho, jaki bullet obniżony, no fajny obniżony bullet. Ja swojego nie obniżam. Na razie powiedzmy, że przy tym koncie poprzednim nie majstruję pod tym względem. Właściwie to na nim już prawie nie gram. Z niedzieli na poniedziałek od 17 do 6 rano. Aha, no gdyby to było dzisiaj, czyli z soboty na niedzielę, właśnie w takich godzinach, to myślę, że tą drugą część bym obejrzał do 6 rano, w sensie, że gdzieś w nocy. Po prostu ja bym sobie gdzieś tam rysował i miał załączony, ale jak na poniedziałek to raczej nie, bo pewnie do szkoły idę w poniedziałek, no chyba, że nie pójdę, no zobaczymy. Jaką mam rangę w Counter-Strike'u? No, kiedyś miałem dwa kałachy, ostatnio tam pospadałem, no bo te rangi się zmieniły. No, gdzieś tam jestem teraz w Goldzie, Gold 1 chyba, coś takiego. Omeńku, moim skromnym zdaniem jesteś najlepszym youtuberem nagrywającym Spylka. A, dziękuję, bardzo miło. Dzięki, że tak uważasz. No, powiem ci, że tutaj ciężko powiedzieć, kto jest najlepszy, bo każdy ma swój gust i każdy jakby, ja tak powiedzmy youtuber, że tak powiem, Spyla, ma jakby tam swój sposób na prowadzenie odcinka. Każdy ma tam jakieś swoje sposoby, swoje metody, swoje tematy. I po prostu każdy to robi inaczej i dobrze, że robi inaczej, bo dzięki temu każdy może trafić swoje gusta. Jeden ogląda wszystkich tam tych kilku youtuberów, takich powiedzmy największych, a drugi ogląda na przykład tylko jednego czy dwóch. No oczywiście takie coś jest całkiem dobre. Link do ankiety, tak, jeszcze raz mogę rzucić te linki, proszę bardzo. To jest ta ankieta, w której to może się dać znać, jaką grę w tym momencie grać. Oczywiście podejrzewam, że jak na przykład zagłosujecie na MTA, to się CS pojawi później, a jeśli na CS-a, to MTA znowuż będzie później, także to nie to, że będzie to przez cały stream, ani że się nie pojawi już potem co innego, właśnie pojawić, tylko chodzi o to, co teraz, prawda, bo no wiecie, mi tam to właściwie obojętne, mogę grać we wszystko, tak naprawdę, bo we wszystkie te gry, które tam wymieniłem, mogę grać nawet całkiem długo. Czy dam ci suba na ety? Mogę ci dać subskrypcję, nie ma sprawy, tylko jak możesz, to nie w tym momencie chyba, bo no wiesz, w tym momencie gram także nie bardzo. Omen wygrał Pylife, tak? No to jak wygrał Pylife, to jeszcze sobie troszkę w takim wypadku pogramy, pewnie jakąś sobie pracę. Zaraz to zobaczę. League of Legends do ankiety. Wiesz, League of Legends nie dałem do ankiety, bo chodzi o grę, która bym grał teraz, a League of Legends mogę zagrać, tylko później po prostu. Także jeśli czekacie na League of Legends, to powiem wam, że naprawdę ma prawo się pojawić, tylko ja tam dawno nie ściągałem patchy, więc boję się, że będzie patch, powiem wam, kurczę. Mogłem się tym zainteresować wcześniej. Słuchaj w ogóle tą muzykę w tle, bo ja mam tu w tle muzykę, ona jest dosyć cicho. Ale chyba słychać ją lekko, dobra. Zobaczmy sobie, czy dam Steam i jak będziesz chciał, to pogramy razem. Jak najbardziej. Myślę, że jeśli po prostu bym miał grać w CS-a, to pozapraszam i tak dalej. Mój Steam jest podany i na kanale w dziale informacji i w opisie pod każdym najnowszym filmem jest podany mój Steam. Bo ja nazwę mogę wam podać, to jest nazwa Omen po prostu. Omen tam, no, z końcówką jakoś tam, ale taki kont jest wiele. Wyniki, już patrzę. Pylife głosów 7, CSGO 3, ForLife 1. W takim wypadku na to wygląda, że na razie sobie pogramy w PlayYourLife'a. Oczywiście za jakiś czas sobie zagramy również w Counter Strike, ale rozumiem, że zdecydowaliście, że najpierw chcecie Pylife'a, nie ma sprawy, jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o LoL'a, to później będzie LoL, ale będzie, myślę, że może być, jeśli dalej będziecie tego chcieli, gdzieś tam za godzinę czy dwie, nie ma sprawy. Czy chciałbym do Nejcika 900 euro? No, jak najbardziej, jeśli jesteś w stanie tyle przekazać, to chętnie przyjmę, prawda? No, jeśli chcesz mi kiedykolwiek tyle przekazać, to jest najlepszy moment, bo moje urodziny, no powiedzmy, że będziesz mógł poczuć się taki najbardziej, wiesz, że rzeczywiście dałeś, nie? Że tak powiem, ciężko mi się to wysłowić. Czy na kutrach? Mogę jechać na kutry, tylko nie wiem, mogę jechać na kutry, może być. W sumie kutry są naprawdę bardzo dobre. 600 euro to jest dobry zarobek.
Mogę pojechać na kutr, nie ma sprawy. Przy okazji sweeperem, żeby po drodze zarabiać. To też jest chyba całkiem dobra myśl. Jeśli chodzi o kasę, jeśli się niepokoicie, że teraz zostaje te donate, to wszystko oczywiście potem tam... Nie wszystko, tylko tam te donate trochę do bankomatu i one się później przydadzą do serii. Także jeśli coś tam daliście, to wasze pieniądze się bardzo przydadzą. Jak najbardziej. Do serii się przydadzą jak najbardziej. Prace wędkarstwa. A właśnie, bo dodali te wędkarstwo. Może pojedziemy sprawdzić, tylko nie pamiętam dokładnie w jakim miejscu to jest, ale w sumie tutaj Michał masz rację. Na odcinku też pokażę wędkarstwo, ale ci co byli na streamie albo co obejrzeli archiwum, które się pojawi jutro, no to będą mieli lepiej pod tym względem, bo będą po prostu widzieli. Tutaj poczekam na koleżkę. W ogóle tutaj właśnie sprzedał mi Sedlera za taką całkiem niską cenę. Jeśli możecie, dajcie mi znać, ile kosztuje, jaki jest podatek od Sedlera, bo jestem ciekaw po prostu. Podatek od Sedlera, jaki jest. Szymeku 7.1, najlepszego, dziękuję, bardzo mi miło. No tak, właśnie, urodzinki mam takie, żebyście sobie nie pomyśleli, że moje urodziny spędzam tylko wyłącznie na MTA. Nie, ja powiedzmy, że... Mortadilla. Powiedzmy, że również poza domem byłem ze znajomymi, prawda? Nie o to chodzi, prawda? Że tylko spędzam w domu, żebyście sobie nie pomyśleli, nie? Że taki jestem przegryw. A, pan napisał 780, no właśnie, tak podejrzewałem, prawda? No bo za tyle mi sprzedałeś. No to dzięki, miło z twojej strony, w sumie to jest całkiem cena chyba niezła, także dziękuję. Kartę rybacką za 100 euro. Aha! Dobrze, że mi napisałeś, Michał, bo tak to bym pojechał i nic bym z tego nie miał tak naprawdę, bo musiałbym potem wrócić. Także dzięki za info. W takim wypadku sobie rzeczywiście tam pojadę nawet do urzędu. Pereniale moim, to on jest tutaj obok, także no. Witam na streamie oczywiście. Na razie osób jest niewiele, ale w sumie to się przyzwyczaiłem do takiej ilości, bo no ostatnio jest jednak niewiele osób. Dzięki za życzenia wszystkim, bardzo mi miło. Dzięki. No tak, urodziny właśnie, to jest taki stream urodzinowy. Urodziny, super, nie? Wiadomo o co chodzi. Powiedzmy, że jest taki specjalny. Znaczy specjalny, nie wiem co to może być specjalnego. Może być to, że zagramy w jakieś gry, które nie gramy zwykle. Niekoniecznie tak musi być, ale może. Albo też właśnie może być troszkę dłuższy niż zwykle. Jak najbardziej. No, jestem otwarty na wasze propozycje. Jeśli tylko macie jakiś pomysł na to, co tam ciekawego można dzisiaj zrobić konkretnie, takiego, co bym nie robił nigdy, to możecie dać znać. Ja myślę, że na pewno tą opcję rozpatrzę. Mister X 47.pl, dzięki za followa, witam. Praca nawet fajna, przyjemna, jak możesz się na swryp nauczyć. A widzisz, no powiem ci szczerze, że ja tak jak się wędkastem jakoś bardzo nie interesuję, tak jestem nawet zaciekawiony, jak to będzie wyglądało. O, ten Sadler to już mój, tak? Oho, a widzisz. Mogę pojechać tym Sadlerem dla odmiany. No dobrze, to dzięki ci tutaj, Panda, za tego Sadlera, że tak mi go sprzedać po taniości. Myślę, że na serii rozpatrzymy, co z nim zrobimy. Jeszcze to zobaczę. Tak, myślę, że raczej będzie to całkiem sympatyczna opcja. No, Sadler, powiem szczerze, że jest całkiem fajny. W sumie to jedyne, co mi w tym samochodzie przeszkadza. Jarku 665, dzięki za followa. Jedyne, co mi w tym samochodzie przeszkadza, to są te beczki z tyłu. Oczywiście to jest normalne w Sadlerze i dlatego też na przykład bardziej wolę Picadora, nie jeśli chodzi o pick-upy. Oczywiście jak najbardziej jestem ci wdzięczny, pana, mimo wszystko, no bo wiadomo, no zawsze coś, no, jestem bardzo zadowolony, bardzo też wam wszystkim dziękuję za te donajciki, te takie serwerowe, bo naprawdę miło z waszej strony. Proszę nie do rozlosowania. W sensie, że będzie jakiś konkurs na niego, bo to chyba nie o to chodzi mi, tylko raczej mówiłem w tym sensie, że po prostu będzie jakaś ankieta na rzecz, co z nim zrobimy, czy na przykład go sprzedam i za tą równowartość na przykład kupię jakąś część tuningową, nie, że coś z nim zrobię, takiego, nie, spokojnie, nie martw się, chodzi mi o to, że na przykład będzie z niego na przykład jakieś felgi, ahaby, no wiesz, rozumiesz, znaczy ahaby nie, raczej za drogie, ale chyba wiesz o co chodzi, no nie, albo po prostu będę nim jeździł, no nie wiem, zobaczę, także, ale się nie martw, ogólnie dziękuję ci, raz jeszcze. Czy mam teraz 17 lat? Jeszcze nie, 16 mam. To moje 16 urodziny. Ja wiem, że dotychczas mówiłem, że mam 16, ale chodziło o to, że miałem urodzin mieć lada moment, prawda? Czyli właśnie mam dzisiaj. No i chodzi mi o to, że właśnie dzisiaj kończę 16. Mam nadzieję, że tutaj można zdać tego całego. Tą całą kartę pływacką, prawda? Myślę, że można. Zobaczmy sobie. To nie tutaj. A nie, tutaj. Egzaminy. Nie pływacku, tylko wędkarsku. Jest. Ojej, tylko czy ja znam pytania? Chyba nie znam. Będzie mi podpowiadać? Bo ja mogę do tego przystąpić, ja pieniądze ja mam, prawda, od was i tak dalej. Ale pytanie, czy przystępować do tego egzaminu, bo ja nie znam pytań. Będę je nawet googlował, co? Chyba, że będziecie mi podpowiadać. Znać pytanie? Zna ktoś z was pytania? Niech mi dać znać, bo nie wiem, czy jakoś mam się do tego przygotować, bo wiecie, nie chcę stracić po prostu 100 euro niepotrzebnie na jaką głupotę.
Dobra, mi się wydaje, że jednak spróbuję. Spławik to. Ślad na powierzchni wody na pewno nie. Ozdoba wędki nie. Sygnalizator brań chyba nie. Znaczy sygnalizator, spławik. Spławik nie jest ozdobą. Na pewno spławik nie jest ozdobą. Zresztą wpiszę spławik. Jak to wygląda w ogóle? Spławik to jest. To jest to. Co się po prostu ryba w to łapie, nie? To jest ozdoba. Spławik co to napiszę? Spławik. Kawałek materiału najczęściej płynącego na powierzchni wody. Służący do sygnalizowania pochwycenia przynęty, czyli sygnalizator brań. Tak myślałem właśnie. Proces ponownego wykorzystania surowców nosi nazwę. Recykling, nie? Recykling, jak najbardziej. Nie, redukcja, renowacja to nie to. Następne. Czego nie warto stosować jako przynęt lub zanęt? Ikry rybnej odchodów, karmy dla ryb. Chyba karmy dla ryb. Przynęta, czego nie wolno. Jakie tam są? Nie wolno kaleczyć przynęty. No mi się wydaje, że to jest karma dla ryb, no bo jednak wiadomo, no po to jest karma, żeby karmić ryby, ale nie po to, żeby je łapać na tą karmę, prawda? Zaraz, co to jest? A, jakieś pytania na temat, to może coś tu będzie rzeczywiście. Czy wolno wędkować z mostu, spławik? O, tu to chyba będzie to. Feeder to. to chyba jest to. To są pytania właśnie z tego. Czego nie wolno stosować? Zaraz to znajdę. Chyba znalazłem, wiecie co? Wszystkie pytania dotyczące tego na internecie. No, to jest jakiś taki prawdziwy test. A właśnie z niego są pytania. Kurczę, po prostu wpiszę Ctrl F i napiszę to. Jezu, nie Ctrl F, tylko. A, Ctrl F, dobra. Czego nie. O, jest! Ikry rybnej. Dobra, ikry rybnej. Która z ryb. Poradzę sobie. Nie wiem, czy tam piszecie, mam teraz co innego otwarte, ale. Ale mimo wszystko. No, z góry dziękuję. Która z ryb ma. Karp. Karp ma zęby gardłowe. Widzicie, jak to rozkminiłem. Jaka jest minimalna długość wędziska? Jest minima. 10 metrów. Co? A nie to, nie to! O Boże! Malna. Nie ma tutaj tego, nie. Jaka jest minimalna długość? Minimalna. Dobrze napisałem? Minimalna. Kurde, nie ma czegoś takiego jak minimalna. Na tych pytaniach akurat. Kurde, no wiecie na ten temat? Ojej, chyba nie wiecie. Będzie. Minimalna długość wędziska. Zaraz to popatrzę. Chyba 30 cm. Tak mi się wydaje, z tego co tu patrzę. To jest chyba minimalna długość wędziska. W ogóle, jak wygląda to wędzisko całe, bo nie wiem w ogóle co to jest. Aha, to jest to. No moim zdaniem 30 cm, no. Nie wiem. Linia boczna to dla ryb. Zaraz sprawdzę. Linia. Tego też nie ma. Jest nawet napisane, do czego służy ten linia boczna. Jest to organ zmysłu. Czyli. A, jest! Czyli organ zmysłu odbierania sygnału z wody. Ok. To jest jakieś pytanie. W jakiej odległości od jazów śluz tam zapór przepływ. Nie wolno łowić ryby. Popatrzę tutaj. Jaki od. O, jest! O nie, to jest co innego. Od. Tego też nie ma. Kurczę. Bo to jest. A to jest chyba to. Nie mniej niż 50 cm piszą. Czyli. W jakiej odległości można? 50 cm? Jest napisane, że można. To jest właśnie chyba to. Jest, w jakiej odległości można wędkować od rozstawionych i oznakowanych sieci innych rybackich narzędzi połowu? To jest właśnie coś takiego. Tylko to jest. Tutaj jest jakim. Nie mniej niż, a tutaj jest po prostu odpowiedzi takie normalne, więc. Jest. Poprawna odpowiedź to jest nie mniej niż 50. Czyli to jest. Powyżej 50 po prostu. A to jest po prostu 50-100-200, także.
Ciężko powiedzieć. Zakładam, że 50, nie mniej, no może to o to właśnie chodzi, no zobaczymy. Co należy zrobić w przypadku zauważenia kłusownictwa? No tutaj chyba nie trzeba patrzeć, bo chyba to jest logiczne, ale mimo wszystko sobie sprawdzę, żeby mieć pewność, bo naprawdę chcę to zdać. Jeśli nie znam, to będzie trochę słabo. Co należy zrobić w przypadku... Jest, zgłoś natychmiast organom ścigania. No właśnie o to mi chodziło, prawda? Rejestracji połowów. Mi się wydaje, że wędkarze nie mają takiego czegoś. O Jezu! Czy mają... Tak, jeśli mają gospodarz wód... Nie chyba dla własnych potrzeb. I co znaczy przepławka? Zaraz sprawdzę. Przepławka... to jest urządzenie. Dobra, sprawdzamy. Jest! Mam kartę rybacką. Zdałem, 9 na 10. Boże, masakra, myślałem, że nie znam, powiem wam szczerze. Dobra, ogólnie to dzięki wszystkim, którzy pisali, chociaż nawet szczerze powiem, nie patrzyłem, bo miałem otwarty cały spis. W ogóle to jest taki prawdziwy test tutaj. O, te pytania są z prawdziwego testu. Dobra. Udało się, mam także, się bardzo cieszę. Fajna sprawa. Wow, ile tutaj was dookoła stoi? Rozumiem, że to wy, przynajmniej w połowie, obecni ze streama. Nieźle. No ładnie, ładnie. Dobra, w takim wypadku to wszyscy mi towarzyszyli, że tak powiem. Fajnie, fajnie. Dobrze, w takim razie sobie pędzę tutaj, że tak to ujmę. I tak, mogę wreszcie iść na te ryby, tylko gdzie to jest? Ja mniej więcej wiem. Już tam raz byłem. Mniej więcej kojarzę, aczkolwiek podejrzewam, że troszkę będę musiał to poszukać, ale... chyba wiem, w jakich okolicach to powinno być. Troszkę tak na północny zachód od Fort Carson mi się wydaje. Dobrze. W takim wypadku... pojadę tam. Omer, Kolało miał 7 na 10, a widzisz, a ja miałem 9 na 10, ale może on odpowiadał z głowy, prawda? Ja przyznam się, na odcinku też się przyznam, że nie odpowiadałem z głowy, ja... O Boże! Ja wiedzy na temat ryb nie mam żadnej tak naprawdę, więc... No minimalną po prostu, także... musiałem korzystać z internetu, ale no też czasami korzystając z internetu jest ciężko tak naprawdę, bo czasami niełatwo znaleźć, szczególnie kiedy mamy presję czasu, a tak naprawdę te egzaminy są na czas, bo jeśli za długo nie będzie odpowiadać, to po prostu nam przerwie chyba, tego co pamiętam. Gdzie jedzie, to się spotkamy? Jadę na ryby, jadę na pracę rybną, tylko zmienię sobie wóz, bo ten ma przebite koło. Chyba, że pojadę do mechanika. Dobrze, niech będziesz do mechanika, bo się pan da ucieszy, że jadę tym wozem. O, Mazio, dzięki za te 900 euro, bardzo miło z twojej strony, na pewno się przydadzą. To ci gwarantuję. Koło opuszczonego lotniska, koło LV. Serio? O rany, ja nie wiedziałem. Bo pamiętacie kiedyś, jak robiłem odcinek o pracy rybackiej? W sensie, że tam odwiedziłem tą pracę, ale tam nie można było jej wykonywać. Tam były takie wędki ze słupów drogowych ustawione, o takich właśnie słupów. Myślałem, że to jest to miejsce, no to było niedaleko Fort Carson, na to mi mówicie, że to jest opuszczonego lotniska. O rany. Patrzcie, nie ma mechanika, no masakra. Serio nie ma, o Boże, no to trudno. Jak... No co we mnie wjeżdża jakiś... No nic, w takim wypadku, skoro tak to wygląda, to zmienię sobie wóz. Bo po prostu... Nie chcę mieć przed tej opony. Pojadę sobie normalnie. Nie ma sprawy, w takim wypadku sobie tam pojadę. I po prostu zobaczymy. Dawaj na garcie... Aha, nie, dobra, pojadę sobie pernialem. To żadna tam trudność dla mnie, żeby po prostu sobie zmienić wóz. Nie ma to dla mnie żadnego jakiegoś większego znaczenia, takiego konkretnego, więc mniejsza z tym po prostu. Także wydaje mi się, że jakoś to w ten sposób zrobimy. Szczerze powiem wam, że naprawdę jestem ciekawy tej pracy wędkarskiej, ponieważ ja nie wiem nic na jej temat, więc naprawdę nie wiem, jak to wygląda. O Jezu, jeszcze ktoś o mnie wjechał. Zapalę sobie lampę. Ojej, na chwilę się zepsuła kamera, ale już działa. Odłożę sobie wóz tutaj. Albo nie, odłożę sobie go do przechowalni. Odłożę sobie go do przechowalni, bo po prostu nigdy nie wiadomo, jak tam będę go... Kiedy będę z niego potem po prostu korzystał. Niech to będzie perennial na razie. Dobrze. Niech to będzie perennial. Ciach. Dobrze. Perennial jest jako tako nawet naprawiony. Najważniejsze, że ma wszystkie opony. To jest podstawa raczej, to jest podstawa. Powiedz o co chodzi. Możesz opowiedzieć o co chodzi. Jeszcze... Nie, ja sam się kapnę, wiesz co? Wystarczy, że mi powiesz, gdzie to jest dokładnie, bo to, że koło lotniska LV to mi wiele nie mówi. Wiesz? A czy opuszczonego? No będę gdzieś tam szukał. Witam streama. Jarku, witam. Nie wiem, ciężko powiedzieć mi. Najpierw pojadę po drodze, będę miał w te okolice, gdzie tam byłem wcześniej. Zobaczę, jak tam wygląda. Jeśli tam nie będzie, to rzeczywiście pojadę w okolicy tego opuszczonego lotniska. Może to właśnie rzeczywiście gdzieś tam ten deseń. Gdzieś w te okolice powinien jechać. Na mało LS jest.
Nie rozumiem za bardzo. Witam, lubię w coś. Mało LS. Nie wiem. Zobaczymy, jakie są zarobki tej pracy. Podejrzewam, że są jako takie średniawka. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale zobaczymy. A, wiem jeszcze na co mogę patrzeć. Na ilość ludzi na mapie. Czy tam ktoś jest? Zobaczymy. Molo, ktoś tutaj pisze. Weź mapę. No mam mapę, mam. Chodzi mi mniej więcej właśnie, gdzie się znajduje. Co po ilości ludzi? Sądzę, że nie wiem, gdzie to jest, bo nie widzę, żeby jakoś ilość ludzi wskazywała na... Byłeś w Radomiu, mój region, dzielnica. Nie byłem w Radomiu. Znaczy, w sensie kiedyś byłem, prawda? Nie o to chodzi, że nigdy, ale ostatnio nie byłem. Znaczy, nie opuszczam mojego tego... mojej okolicy, że tak powiem. No i na samej górze, tam gdzie masz małe jeziorko, prawie na środku. Chodzi ci... jeziorko? Chyba chodzi ci o to taką rzekę małą. Taką małą rzeczkę. Taki raczej zalew trochę, niżeli jeziorko. Bo jeziorko to by znaczyło, że... no, że jest tak po prostu. Takie okrągłe coś na mapie. A tutaj no, nie widzę takiego jeziorka. Także... ile się zrobi na wędkarstwie? Zaraz zobaczymy, jak tam dojadę. Tylko właśnie to miejsce. No i widzę takie ikonki człowieczka, to chyba nie jest wędkarstwo, tylko to jest nurkowanie, prawda? Tak mi się wydaje. Jeziorko. Na Molo Los Santos. A na Molo Los Santos też można? A tam nie ma przypadkiem nurkowania? Dobra, może na razie niech Kosa mi kieruje, bo skoro już dał znać, że będzie mi kierował, to w takim wypadku... jestem już prawie tym podcastem, więc niech tak będzie. Dobra. Dobra. Ty rozumiesz, że to jest gdzieś jakieś jeziorko? O, dziękuję za bardzo miłe i obszerne życzenie od Pan Pizza. Dzięki wielkie Pizza. Tak, właśnie urodziny dzisiaj, w tym dniu opadł, dlatego też dzisiaj stream. No. Mówi, że wędkarstwo jest na Molo. No, na pewno się przyda. Jeśli nie znajdę tutaj, to pojadę na Molo, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie. Także mi tam pisz, Kosa, czy jadę w odpowiednim miejscu, wiesz? Czy jadę w dobrym kierunku chociaż, bo... nie wiem, powiedz mi, jaką to ma ikonkę na mapie, bo podejrzewam, że ma jakąś ikonkę. Czy to jest ikonka W, tak jak powinno być zwykle? Chyba wiem, gdzie to jest. To jest Kołtamy? To jest pod Tamą, czy to nie to? Nie, pod Tamą są cysterny, a tam są dwa W, to może rzeczywiście gdzieś tam. Tam koło tego miasteczka, gdzie jest Cygan. Tak? No to widzisz, to chyba to jest to, no. Dobra. To tam w takim razie pojadę, tylko którędy... troszkę w dół muszę. Dobra, w takim wypadku chyba wiem, gdzie to jest. W takim wypadku... no zaraz zobaczycie zarobki. To jest sobie troszkę pojadę na skróty, tylko że mi koło się nie przybiło. Mam nadzieję, że mi się nie przybije. Zawsze jak się jedzie po takich trawach, to trzeba się wykazać cierpliwością, czego mi zawsze brakuje, bo ja... oj, jak mi tu przeleciał, bo ja zawsze jestem taki, no... nie powiem, że jestem niecierpliwy, ale... no zawsze jest taki, wiecie, no szybko, szybko, szybko. Czasami, no, może nie zawsze, no. Zdarza się mi tak, szczególnie na streamach, bo... wiecie, jak to jest, aha. Dobrze. Chyba już jestem prawie na miejscu. Aha, dzięki. A, G1 już mam. Także wiesz... Już aż Silvera wyszedłem dawno. Ja już Silverem nie jestem. Ale dzięki. Dzięki. No, w sumie nawet cię o tym nie pisałem, także masz prawo nie wiedzieć rzeczywiście. Tutaj chyba to jest właśnie gdzieś tam pod Tamą, nie? Tutaj chyba jeszcze nie, ale... czy tutaj gdzieś? Gdzieś tu w tej okolicy na pewno. Na pewno w tej okolicy. A tak, żeby dokładnie, to nie wiem. Aha, a to nie jest przypadkiem gdzieś tu? Nie. Coś mi się kojarzy, że to jest gdzieś w tych okolicach. Ale nie jestem pewny. Pojadę na Tamę, to jest troszkę do góry. Dobra, mogę cię dodać. No, elo. Chyba to będzie... chwalę pod Tamę. Wydaje mi się, że to może być gdzieś tam. Wróć do tej restauracji, gdzie... do tego fast foodu, gdzie był... Czy to nie jest pod Tamą? Nie, tam... Czekaj, jakby to wytłumaczyć? Ale coś tu pod Tamą jest, jakaś praca. Ja wiem. Omen, zawróć się.
A to nie jest to tam na dole? Nie, to jest nurka pracy, tak? Dobra, zawracam się, zawracam. Tam koło tego, tam powinieneś jechać piaskiem koło tego kurczaka. Koło tego fast foodu. Aha, dobra. Widzę, widzę. Teraz lewo. Tak? Koło kurczaka. No, widzę, to jest Clucking Bill czy jakoś tak? Clucking Bell. I teraz tu piaskiem, dobra. No, tak ja właśnie myślałem, że to jest to miejsce, ale... Od kurczaka w prawo. Mhm. W prawo? W sensie, dobrze jadę? Zaraz zobaczycie. Za 10 sekund będziecie widzieć, czy dobrze jadę. Tam, w co tam gracie? Na razie jeszcze tak? Nawet, ale za niedługo na CS pijemy. Nie tu? Ojej, nie. Nie, poczekaj. A to będzie ten 5 na 5? Nie, za mało osób chyba jest na 5 na 5. W sensie osób, które by grały CS-a. A ogólnie na streamie ile jest? 15. No, jak na ostatniej realia to naprawdę dużo, bo ostatnio było 0, także no. Cieszę się, że jesteście, dzięki wielkie. Umilacie mi urodziny, bo naprawdę ostatnio robiłem streama w tygodniu, to było 0 osób. Ja chyba, mimo tego, że zapowiedziałem na fanpage'u, także ja chyba już będę powoli odchodził od streamu w tygodniu, bo to chyba nie ma sensu. Teraz prosto. A teraz w sensie, że co? Bo ja tutaj... Dobrze jedziesz. Ale ty widzisz na opóźnieniu 15-sekundowym, wiesz? Cofaj, cofaj, jak jesteś koło tego. Minąłem Clucking Bill i pojechałem. O, tak. Jedź tak jak byłeś, jak jechałeś, prosto wtedy. Zawróć się. O, dzięki Bartek właśnie za życzenie. No dobra, zawracam, zawracam. Dzięki Szymek za życzenie. Gdzie to jest? Ale to woda ma być, tak? W którą w końcu stronę? Zawróć się, jedź tam do kurczaka. Dobra, jestem pod kurczakiem i stał kilka... kurczaka w lewo. No ale byłem w lewo i mówiliście, że źle. W sensie do tego miasteczka gdzieś cygan? Nie, w lewo. Dobra, stoję teraz... W lewo. Ale byłem tam w lewo przecież. I mówiliście, że zawróć. Jedź prosto, tak jak było, jak mówiłem, jedź prosto. Mam przed sobą tego kurczaka. No i jedź na tego kurczaka. Omin go trochę. Lewo stronę go ominąć? Tak, tą drogą od kurczaka. Nie, prawą, prawą, prawą. No to miała być lewa. To, u mnie stoisz przed kurczakiem i powinieneś w prawą. No, w prawo. Dzięki za życzenie. W prawo, tak? Dzięki, dzięki. Wszyscy piszą mi tu życzenia. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Miło z waszej strony. Tutaj, dobrze, jadę to taką drogą do góry? Tak, tak, dobrze. A, widzicie. To się dobrze składa. I cały czas prosto. A, to dobrze. To dzięki, że mi daliście to info, bo na... serio bym się nie domyślił sam. To jest masakra. Ja nie wiem, kto taki miejsce sytuuje tą pracę. Źle pojechałem? No, zawróć się. No nie, no co? Gala, gala. To co wy w końcu wy tu mówicie, bo ja już nie rozumiem. Czekaj, jedź tą drogą i tam będziesz miał most. No jestem na moście. Ale nie na czekaj, tym. Wróć na tą główną drogę. No bez jaj, czemu dopiero teraz mi to mówicie? Bo dopiero teraz to zauważyliśmy. Bo to jest opóźnienie te 15 sekund. Wróć na ten asfalt i jak będziesz jechał tam przez taki mostek nad tą rzeką, to tam akurat będziesz miał przed tym mostem taki zjazd. Dobra. Chyba już wiem, o co chodzi. Chyba już wiem. Dobrze, w takim wypadku to jest... To jest... Aha, to. No wreszcie znalazłem. Rzeczywiście to jest jakieś jeziorko. Nie... A, to jest takie do rzeczy raczej. No dobra. No. Dobra, jestem, proszę bardzo. Rozbijam piknik, panowie. Okej, w takim razie to... Swieracki nie umiał to, tej pracy. To dzięki za info. No ja nie wiem, czy będę umiał. Ktokolwiek to jest Świeracki. Ja wiem, kto jest. Jest to jeden z moich widzów, wiem. Dobra, otwieram, proszę bardzo. Tak sobie zrobiłem piknik. Tutaj bagażnik, co tworzyłem, wiecie, tutaj sobie wyjmę, spławimy. O, proszę bardzo. Tutaj są super wędki. Podchodzę sobie. Zarzuć wędkę. O, zarzuciłem. O! Kiedy mam ściągać? O Jezu. Musisz na to naklikać. Urywa wędkę. A w jakim miejscu? Tam na dole masz taki pasek. Urywa żyłkę. Ale naciskać kiedy? Kiedy będzie na górze jak najwyższy, tak? Nie, ten na dole ma... Czekaj, jakby to wytłumaczyć. Ten na dole ma być dłuższy od tego, który pojawia się na górze. Aha,
Rozumiem. W sumie dzięki za info, nam się przyda. No, zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. No i co jest? Zniknęło mi. Rozumiem, że po prostu w tym wypadku się nic nie trafiło. Zaraz zobaczymy tutaj. O! A nie, ten źle był. Jeżeli coś na górze się nie będzie ten pojawiało, to masz klikać powoli, tak żeby nie uderzyło ani w jedną ściankę. Kurde, jak pojawia się na górze, to ten na dole ma po prostu tamten gona na górze wyprzedzić. A co sam klikać, żeby to się coś robiło z tym? No normalnie chyba tam powinieneś klikać. Bo tam opcja tylko ściągnij wędkę, wtedy się tak troszkę leci do przodu, nie? Masz chyba klikać poza tym przyciskiem. Nie wiem, ja tam nie grałem na tyle już kilka tygodni. Nie no, nie, poza tym wszystkim nie ma opcji kliknięcia, także to trochę jest dziwne. Jakieś info może jest tutaj na temat tej pracy, bo nie czaję za bardzo. A dobra, chyba już wiem. Na Gali. Chyba już wiem, o co chodzi. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście. Dobra. Mam, udało się. Złowiłem rybę brzana. Waga 8,4 kg, dostałem 4,20. Widzicie? Na mapie mam pokazać, QRT pisze. Dobrze, na mapie to jest... o tutaj. Czyli na lewo od tamy. Wydaje mi się, że każdy trafi, chociaż ja nie miałem problemu, dlatego że nie wiedziałem, gdzie to jest, wybiecie już. Okej, okay. Już wiem, o co z tym chodzi. Łatwe to jest w sumie. No nie, urwałem. Nie jest łatwe. No dobra, zobaczymy tym razem. Znaczy, jakoś mi się raz udało, więc teraz powinno mi się też udać. No urywa! Jak to urwałem? Nie możesz przekroczyć tej na dole. Wiem. Mam utrzymać ją jak najdłużej, po prostu, żeby była dłuższa od tej na górze. A to jest masakra, jak się trafia jakaś ryba, to... Musisz dobrze wymierzyć. Ale... Próbuję to rozkminić cały czas, bo już raz mi się udało, ale tak... O, teraz mi się uda na przykład chyba. O, udało mi się. 11 euro... Jezu, 5,50, 11 kilo, chyba, że ryba. Dobra. Jeszcze sobie kilka spróbuję złowić jakoś, to rozkminić i potem pewnie sobie zagramy w Counter Strike'a, nie? Także... Pewnie coś ten deseń. Jeszcze spróbuję coś złowić, przynajmniej jedną rybę. O nie! Strasznie się... Czasami się trafia taka ryba, że nie da rady tego zrobić, no chyba, że trzeba naprawdę wtedy klikać. Strasznie... O, teraz się na przykład uda, nie? Bo leci strasznie powoli, więc nie będzie żadnego... Już myślałem, że dostałem 150 euro za rybę, a to Mobiak dał mi donate'a 150 za ryby 4, dzięki Mobiak i ryba 8 kilo, boleń. No, całkiem fajna sprawa. Dobra, w takim razie pracę ogarnąłem, jest całkiem spoko. Znaczy zarobkowo taka, o w sumie, chociaż czy ja wiem, porównując do sweeperów, to jest kilka razy lepsza tak naprawdę. Na pewno jest ciekawa, bo na pewno to jest całkiem fajna opcja. Powiem szczerze, że nawet okej. Okay. Myślę, że na odcinku to pokażę. Odcinek robię albo dzisiaj, albo jutro, więc aby na kanale będzie patrzył w poniedziałek, więc zapraszam was tam do tego odcinka. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Jeszcze sobie tym wozem polepiej do przechowalni, żeby po prostu gdzieś go tam zostawić. Albo do Fort Carson, że go zaparkuję, też mogę tak zrobić, po prostu żeby było szybciej. I sobie zagramy w CS-a, więc możecie przygotować, już sobie odpalić Counter Strike'a najlepiej, jeśli chcecie grać ze mną. Jeśli będzie dużo osób, o, dzięki za 380 od Mobiaka znowu, dzięki. Jeśli będzie dużo osób, to możemy sobie zrobić coś ten deseń, że po prostu zagramy sobie niestandardowy, ileś tam osób na ileś, prawda, z widzami. Zobaczymy, ile będzie osób, także no. A jak będzie mało, to zagram sobie normalnie rankę na 5 osób, czy tam 4, no myślę, że 5, tak na spokojnie. Zagraj w MTA. No, w MTA już grałem i grałem już 46 minut, także spokojnie, jeśli zagramy sobie rankeda, czy tam niestandardowe i dalej będziecie chcieli MTA, to mogę zrobić znowu, także się nie martwcie, no jest dzisiaj taki jest dzisiaj stream, powiedzmy specjalny, że jeśli tylko chcecie, to dostaniecie tego po prostu, no wiadomo, w ankiecie wygrało Pylife, więc jest już 46 minut Pylife'a, faktycznie 47, więc takim... A nawet i więcej chyba, bo mi tam na początku streama ścięło, przepraszam, to w takim wypadku jest już 51 minut Play Your Life'a, także, no,
a potem Counter Strike, prawda? No, ale potem znowu mogę zagrać, nie ma sprawy. Będę w twoim live, bo mogę sobie pograć w okienku w Pokémon Trading Cards Online. A widzisz, no to fajnie. To bardzo się cieszę, że możesz sobie pograć w okienku i dzięki temu oglądać mojego streama. Bardzo miło. Ogólnie osób jest teraz 18, także dziękuję, że oglądacie, bo naprawdę ostatnio, jak widziałem, jak mało jest osób w tygodniu, to myślałem, że jestem taki nudny, że nikt mnie nie ogląda. Także dziękuję wam, że chociaż dzisiaj wpadliście właśnie w ten urodzinowy stream, konkretnie akurat w ten. Ale zapraszam was, już was nie zapraszam na streamy w tygodniu, bo pewnie ich nie będę robił za bardzo, ale zapraszam was na streamy w sobotę. Jak na razie to streamy są w sobotę chyba od zawsze, z wyjątkiem jednego tam dnia, co byłem na wycieczce, czyli już kawał czasu streamy w sobotę o 20. W takim wypadku na sobotę was zapraszam. Znowu twój komputer, Bartek, zobaczyć, już sobie tego skopiuję, jeśli się da. Czekaj, bo to chwilę to leci do góry, wiesz. No właśnie. Ciężko mi jest to skopiować. No, nie skopiuję za bardzo, napiszmy to na czacie, na Twitchu. Co to wejdę, na razie nie bardzo jak. Dobra. Także daj mi to na Twitchu. Okej, w takim razie zmieniam sobie gierkę na CS, ale spokojnie, potem znowu będzie MTA zapewne, więc się nie martwcie, jeśli akurat na MTA czekacie. Zresztą do CS was zapraszam obejrzeć, bo naprawdę możecie się całkiem pośmiać, bo ja często się zacznie wkurzam w CS-ie i to na pewno jest śmieszne, więc... Więc zapraszam właśnie do tego. Zaraz tylko jeszcze przyjmę zaproszenie od kogoś, bo tutaj ktoś mi tutaj zaprosił, więc nie ma sprawy. Proszę bardzo. I już załączam Counter-Strike'a. Zaraz zobaczycie na ekranie CS-a. Dobra, w takim razie... klik i się uruchamia. Czy szukam gangu? No wiesz co, szukam, a wstęp, no nie, ja szukam takiego, co jest za darmo wstęp dla mnie, także już taki kilka ofert dostałem, tylko chodzi o to, że po prostu no tak się składa, że jeszcze nie mam tych 30 godzin chyba, z 20, mam 25 pewnie, coś takiego, więc no, ale jak tego będę mógł, to pewnie wstąpię, już mi tam kilka osób proponowało, Pity mi proponował, więc chyba do niego wstąpię, no bo Pity na pewno no, zasługuje na to, żeby po prostu przestać na jego po prostu ofertę, no, zdecydowanie. No i najważniejsze to, że za darmo mi wstępuje, no bo... Dobrze, zaraz właśnie zerknę ten twój komputer. Proszę bardzo, to jest moja ranga, nowiutka. No może nie taka już nowiutka, ale na pewno nie silver. Na razie tworzę może niestandardowy. Jeśli się okaże, że osoby jest mało, to zrobię rankedę z tego. Dobrze, niech tak będzie. W takim razie tak. Graj z znajomymi i niestandardowy załączę, zobaczymy. Zaproś mnie, coś. Spokojnie, wszystko zaproszę, wszystkich zaproszę. Proszę kogoś ze znajomych. Niestandardowy. Mapy. Mam wybrać jakąś mapę. A, to źle dałem. Sorry. Zaraz. A, to właśnie jest. Nie, czekaj. Proszę deathmatch. Coś. Jak zrobić niestandardowy mecz na normalnej mapie? Bo coś mi się pomieszało. Zwyczajne i daje... co? Turniejowy? Nie. Warsztat daje? To jest warsztat, to muszę grać mapę, tak? Szaweł. Wiesz może? No jak tak, to? Przecież nie raz grałem na przykład niestandardowy na daście 2 i co? To o co chodzi? Ej. Bo nie wiem. Szaweł. O jest, dobra. Warsztat? O jest, nie ma. O co chodzi? Chcę zrobić normalny mecz, na przykład 5 na 5, ale na mapie normalnej. Ja nie mam takiej możliwości. Ja przerobiłem tak nieraz. Jak to się robi? Z warsztatu musisz. No nie muszę z warsztatu, bo robiłem na normalnej mapie przecież. Z warsztatu? No jak z warsztatu gra na Daście 2? Graliśmy 4 na 4 z widzami. Nie, to ktoś inny, Koras to robił. No i co? Ma pobrane Das 2, czy co? Znaczy, Das 2 to była z warsztatu, musisz z warsztatu, jeżeli chcesz a, robić takie. A, jak to z tym, to ja nie będę z warsztatu. Znaczy, włączę jakąś mapę, ale... To ja mogę zrobić. Nie, dobra. O, właśnie, rób, bo ty masz, nie wiesz, na pingu na pewno. Czekaj, tylko... Gdzie były update'y? Co? Steama. Update'y Steama. Masz update Steama? Gdzie się to dawało, czekaj. Jaki? A nie rób update'y, o co ci chodzi? Muszę zrobić. Dobra, to czekamy jeszcze momencik w tym czasie, żeby czymś was zająć. Mogę sobie wejść na przykład na... Na przykład... Fail to con... Dobra, mogę w tym czasie wam na przykład pokazać na przykład co to mi chciałem. A, pokażę wam fajną mapkę. Nie wiem, czy znacie taką mapkę, ale zaraz wam pokażę. Tak na szybko, żebym to ja przed zanim tam szabu ogarnię. O, mogę dać bez botów, bo to jest ten.
Twój lepszy na szczęście pokonałem taką samą kartę co tak, a widzisz, to fajnie. pokażę wam fajną mapkę. Nie wiem, czy taką znacie. Ogólnie ostatnio sam się zaskoczyłem. Pokazał mi to tą mapę kolega Styko i pokazał mi właśnie to. Pałac? Jak po prostu tutaj, no tak, jak po prostu tutaj rzuca się smoki na tej mapie w ogóle, takie różne, tutaj są rzeczy, także super jest sprawa, dzięki za życzenia, Barot. Może się ma to wydawać jakoś normalne, ale wam pokażę, jak tutaj to działa super raśnie, bo to naprawdę nawet nie wyobrażacie, jak to jest fajnie pokazane. No chyba, że graliście na tej mapie, no chyba, że tak, ale myślę, że większość z was nie grało jednak, bo raczej się zwykle osoby nie przejmują jakimiś tam smokami, takimi tam różnymi. O, boty na szczęście wywaliły się, no i dobra. Patrzcie tutaj, ogólnie to sobie zbinduję na jedynce tego SV31. Znaczy nie, że sobie zbinduję SV31, tylko wpiszę i teraz sobie zbinduję tego. Zaprosiłem cię. Już? No. To nie mogę, dobra. Jak widzicie, to jest tak, to wygląda, że po prostu mamy tutaj dokładne miejsce, gdzie możemy ten. I po prostu rzucamy i to na przykład tam leci, nie? To jest fajna sprawa. Te granaty są skończone. Już. Casual to był uproszczony? Tak. Tutaj turniejowy chyba, nie? Fajna sprawa. Nie, to casuale muszę dać. Czemu? No bo wtedy muszę dać casuale, bo wtedy nie będzie 5 na 5. Aha. No dobra, to zaproś. Dzięki, dzięki. Zaraz zobaczę. Co sądzą Morele? No, osobiście mogę chyba polecić, no. Tam kilka osób, co znam, zamawiał z Morele i wszystko spoko, także Morele wydaje mi się, że całkiem fajna stronka. Zaproszenie już zaraz przyjmuję. Jeśli chodzi o ten dysk, zaraz to przejrzę, także spokojnie. Już szał, przystępuje, dobra. Także tak, jeśli chcecie tutaj dołączyć do nas, to w takim wypadku zróbmy tak, po prostu napiszcie coś do mnie na Steamie. Tak, to jest całkiem dobre. Po prostu napiszcie do mnie cokolwiek, a ja w takim wypadku was wtedy dodam. To jest, myślę, taka metoda dosyć całkiem okej. Zważywszy na okoliczności. Także okej. Tu już zapraszam. Ciach, mam nadzieję, że to wszystko się łatwo ładnie wyświetla. Tutaj tak. Barota zaproszę. Shovel jest, dobra, ciach, ciach. Ciach, DJ Mix S.O. zaproś, dobra. Lord Vader, zaproś. W takim razie piszcie do mnie na Steamie cokolwiek, to wtedy was zaproszę do meczu. I sobie zagramy. No 2 minuty, no nie wiem, czy będę miał 2 minuty, bo zaraz zaczynamy, także no... No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, ile będzie osób. Na razie jest 5 osób, czyli również możemy grać sobie rankeda. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli się okaże, że osób będzie więcej, to zagramy niestandardowe, a jeśli się okaże, że będzie tyle osób, no to w takim wypadku sobie zagramy po prostu zwyczajny ranked. Albo niech chociaż jeszcze wbije jedna osoba, to zagramy 3x3 może. Nie krępujcie się, zapraszam was po prostu do gry. Ja na chwilę sobie zminimalizuję, bo sobie zmienię pozycję kamery. O, DJ Mixer zbił. Jeszcze Sebek pisze, że wbije jakiś tutaj, także jest git. Wait. To jeszcze sobie ramkę dam. Wiadomo, że bo ładnie, ramka musi być. Dobrze. Wszystko jest w takim wypadku. No. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda na tym. Okej, jeszcze jedna osoba wbija. Ktoś jeszcze? Mogę pozapraszać jakichś losowo osób znajomych, ale nie wiem, czy tak robić. Kawę zaprosiłem. Dobra. Czy możesz TeamSpeak? Tak, na TeamSpeaka można chyba, można. A, czy tak, to jest... Bić na TeamSpeaka, to was dodam do pokoju live. Zaprosisz Jarku? Ale ten, ja... Czekaj. Zaraz sprawdzę, gdzie tutaj jesteś. Jarku... A nie mam cię znajomych, no to cię nie zaproszę, nie mam cię znajomych. Chyba, że masz... Kapsel jakiś. Nie mam. Kapsel, dobra, w takim wypadku, no zapraszam. Ktoś jeszcze chodzi, czy zaczynamy? Bo w takim wypadku byśmy sobie zagrali, że 4x3, no chyba nie bardzo, nie? Jeszcze jedna osoba. O, jest Jarku. Dobra. Czy będzie dzisiaj GTA? Będzie, spokojnie, powinno być. Także się nie martw. Już ci Jarku zapraszam.
Zaproś do gry, dobra. No, już jest osób całkiem sporo, muszę przyznać, już możemy grać 4x4, czyli jest ładnie. No dobra. Startować? No, czekaj, jeszcze ostatni gwizdek, jak ktokolwiek z was jeszcze chce, o, Sebyku zaprosił. Jakiś mnie, dobra. Chyba jeszcze jedna osoba właśnie byłaby, czekaj. Dobra, w takim wypadku szukam jeszcze jednej osoby. Bo już bija zaraz jedna osoba taki. Dobra, jeszcze jedna osoba potrzebujemy, także jeśli jeszcze nie jesteście w tej poczekalni i się zastanawiacie, czy gra... O Boże, jaka ranga! Brać wszystkich z lobby tutaj. No chyba nie. Para karanga. Ojej. Tak, możesz brać z lobby, możesz brać. O jeny. O jeny. No, to w takim wypadku... Siemka. Hello. No dobrze, w takim wypadku ktokolwiek jeszcze? O, jeszcze Blair chce. Dobrze. Chcemy lecieć. No, ale takie teamy to... To raczej... To może... Bądź... Zróbmy tak, że będziesz... Czekaj, jaką masz nazwę? Ja? Lord Vader, tak? Ja proponuję, żebyśmy zrobili tak, że... Na przykład będzie Goldy, a na niżej będą Silvery i Orzeł. Czy to, jeśli tak się da w ogóle. Dobra, może być Orzeł z Silverami. No, żeby to miało sens w ogóle, bo inaczej to tak... A da się zmieniać pozycję teraz? Szabu, może to... Tak, to po prostu sobie dołączasz do innych teamów, prawda? Aha, dobra. To ten, dobra. To napiszesz tutaj. Napiszę, bo nie wiem, czy wszyscy oglądają streama. Pewnie tak, ale... W miarę możliwości... Dobra. Goldy... Przeciwko Silverom... I... Orzeł. Żeby było w miarę... Załączać? Tak. Tak. Żeby było w miarę wyrównane. Czyli tylko Sebek idzie do Silverów, tak? No, tylko Silvery mamy... Dwa Silvery i Kosa też. Kosa. Teoretycznie z Silverem, tak? W wypadku... Silver jeden. Znaczy Gold jeden jakiegoś. Że Lukcios. Czyli... No, to będzie zbyt OP, czyli Blair byłby do nas. Tylko nie wiem, jak to z tym speakiem robimy. Pewnie idziemy na jakieś inne pokoje, nie? W sensie... nie wiem. Właśnie. To jest taki... Aha, no dobra, to nie, to możecie rzucić. Dobra. Jakoś to zrobimy. W takim wypadku tak. Spróbujemy jakoś te team ustalić, żeby Silvery szły do Silverów, a Gold do Goldów. Czyli Silvery i Orzeł przeciwko... Goldom, jeśli tak by dało, było radę. Czyli Shavel, tutaj ty chyba, nie? Tak? Nie. No. Znaczy... No wiadomo, o co chodzi. Każdy wie, jaką ma rangę, nie? Coś takiego. Dobra. Rzućcie na TeamSpeaku jedną osobę. O, jest, dobrze. Już. Ja proponuję iść do innych roomów na CS-a, żeby po prostu jakoś mieć komunikację. Oczywiście nie wiadomo, że cały team nie będzie razem, no też tego nie wymagam, prawda? Aczkolwiek chyba wiadomo, o co chodzi w ten desen, nie? Do terrorystów, żeby pijali. No tak, to Goldy do CETA, tak? Tak. Może tak być, dobra, Goldy do CETA w takim razie, a Silver i Orzeł, Sebek do przeciwnego teamu. Dobra. Czyli do terrorystów, tak? To możesz właśnie... Czyli Goldy do antyterrorystów, tak? Tak. Dobra, czyli Goldy antyterroryści, a Silvery plus Orzeł do terrorystów. Tak, do terror. Ustalamy. Także mam nadzieję, że wszyscy obecni na tym meczu słyszą, o co chodzi. Jakoś to zrobimy, elo. Cześć. Coś ten desen jakoś to zrobimy. Wydaje mi się, że powinno być w takim wypadku całkiem nieźle. No, naprawdę zapada się całkiem ciekawy mecz. Mam nadzieję, że internet trzeba utrzyma 10 osób na tym nalanie. Fajnie. No ja bym jak ale tutaj ten hostował ten mecz, to coś czuję, że to by była masakra. Bo ja czuję, że będzie mi pingował osobiście mi, ale nie wam nie. Dobra, czyli ja idę do antyterrorystów. Tak. Dobrze. Jest chłopaki. No, już ci mówiliśmy. Masz. Dobra, rozgrzewka jest. Tam u was. okej, dobra. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Nawet pingu nie mam, jest ładnie. Wow, 39 pingu miałem przez chwilę. No masakra, na streamie takie coś. Całkiem to wygląda sympatycznie. A muzyczkę sobie wyłączę, tylko. Po prostu sobie ją wyciszę, żeby. Dobra, to nas już poprzerzucałeś, czy nie? Właśnie, to ja na tym speaker idę do jednego pokoju i.
Player do nas. Albo nie, player. Chyba że po prostu nie będziemy dawać info. Znaczy, głupio tak trochę, nie? Znaczy, player info możemy dać mimo wszystko, idź nie? Do nich, idź do nich. Bo no to Silver może Team i Orzeł na. Może TeamSpeaka zostawmy w takim razie, wiem, że jakaś ścięło. A to spoko, zaraz i Orzeł na. A to spoko, zaraz się przerzucimy. Jak się dawało dłuższą rozgrzewkę? Chłopacy. Jak się dawało dłuższą rozgrzewkę? MP. A nie warm up. Korzystaj z darmowych serwerów. Dobra, jest 3 na 2, gramy, nie? Ale mam niski ping, Szawek, ty hostujesz, rany boskie. Dlaczego u nich w teamie jest osób 6, u nas 4? Dobra, niech tak będzie, jest okej. Okay. Ale nie, bo Kałach jest u nich, Blair do nas. On idzie do... A, idzie do... Dobra, jest okej. Okay. Będzie 5 na 5, będzie git. Dobra. To jest fajnie. O, oczywiście osób na teamie 2 razy mniej, no to jakie to jest typowe, po prostu. To co? No, nie tyle reset, co po prostu się wszystko przerzuci od nowa, dobrze. Co mi tak laguje? Nie mam ping 30, a mi cofa. Szaweł. To, no bo 10 osób jest. No to, kurde. Nie zagramy chyba. I wywaliło teraz szaweł. To ja mogę schostować grę. No, jeśli twój net to uciągnie, to możesz, bo... Widocznie... No, i tam pisze, że dalej jesteście. No, jesteśmy, ale nas tak cofa, że to jest możliwe, nie? O, chyba już jest okej, okay. W miarę. Bo no zobaczymy. Warm up jakoś tak. Warm up. Dobra, już tą rundę rozegrajcie normalnie, nie? No dlaczego tu jest 6 osób? Kto tutaj jest, kto nie powinien? Lub cios. Lub cios, czemu tu jesteś? Nie tutaj powinieneś być. I do nich. Tam powinieneś być lub cios. No dobrze jest. Chodźcie dwóch bez. O, gra teraz, myślałem, że go zabiję, dobra. A to dopiero jest grzeb, okej. Okay. A, git. Dobra, jest super. Nie przychodziłem, tak już byłem. To git, dobra. Okej. Mhm, to gramy. To co? Ej, dobra. To good luck. Tylko to rozumiem, że na przykład Szaweł z przeciwnego teamu jest... Można TeamSpeaku nie dawajmy takiego info, gdzie kto idzie i tak dalej, w sensie, no wiecie. Albo się zmutujmy na TeamSpeaku po prostu. No właśnie. O, no, mutujmy się, dobra. Okej. Okay. Zmutowany. Tylko będzie mi pipczeć co chwilę wtedy. To nie, to zrobię to inaczej. Tylko... Ciach. Dobra, wiem, że ekran zatrzymany, nie bijcie mnie za to. Już załączam. Dobra. Dachur napisał 100, ale co 100, bo nie wiem. 100. 100 to ja bym chciał mieć osób na streamie, a nie 10. Tak zwykle. No, zwykle to ja mam 0. Niezwykle tylko ostatnio tyle miałem. No, dzisiaj też spodziewałem się większego wyniku na streamie, jeśli chodzi o ilość ludzi, ale... Nie jest źle. I tak dziękuję wam, że jesteście, ci, którzy są. Bo... Byłoby mi smutno, jakby było tyle co ostatnio. Czyli... 0. Dobra. Czy nie lepiej competitive? Lepiej, ale wtedy nie da rady zrobić. Jest takie coś, jakoś, także. Chociaż zakładam, że... Aha, że 100 lat, rozumiem. Mogę zmienić nazwę streama na urodzinowy stream z sobotni stream, ale czy sobotni on jest też, ale... Wiadomo o co chodzi, prawda? No. Dobra. Ogólnie wam oglądając ten stream już mogę zapowiedzieć, że... Trochę będzie mi szło gorzej niż zwykle, ale wiecie jak to jest na stream. Hey, wake up. Kto mnie tutaj pokuje? Proszę mnie pokować. A, Odyn. Składa mi życzenia. Dzięki Odyn, jeśli to słyszysz. Już zakładam, że nie oglądasz streama w tym momencie akurat, ale... On już się okaże. Jest sobie czwórkę. Nice. Na razie jakoś lecimy. Składy są tak ustawione, że powinno być całkiem nieźle, ponieważ gramy mniej więcej goldy i kałach na mniej więcej silverów i orzeł. Także naprawdę sprawia go na całkiem sympatycznie. On to słyszał. No, bo to jest ten. Bo naprawdę... To nie wiem, jak to się umie schostować normalnie, no to ja chcę... Po prostu zróbmy ten, no... To już nexta po prostu, nie? No. Ajajaj, no tutaj orzeł jest akurat sebek, także tutaj się nie dziwię. Dzięki za życzenia.
No cóż. Ale... zobaczymy, jak to się potoczy. Aha, tylko pytanie, czy... Nie, dobra, wszystko z porządku. Ogólnie jest to uproszczony, więc trochę to dziwne jest, no bo... uproszczony to tak... no nie jest to rankę, co prawda? Znaczy nie jest to turniejowy... aczkolwiek... myślę, że Next też zagramy takiego normalnie, bo... po prostu jakiś był problem ze zastosowaniem takiego innego serwera. Patrzcie, jak go zrobiłem, szawło tutaj, patrzcie, jak sobie... tego kacza sobie wezmę, żeby jeszcze bardziej się poczuł. Wiecie, taki, taki, a, pokonany. Powiem szczerze, że taki mecz jest ciekawy. Na longa. Oj, został Sebek, czyli nasz orzeł. O, nawet go tutaj zrobił dobrze. Jest okej. Okay. No, ale cieszę się, że udało się zebrać tyle osób, żeby był stream, żeby był mecz 5 na 5. Czyli 10 osób ze streama. Gierki z widzami. Cieszy mnie, że takie coś rzeczywiście jest możliwe. Naprawdę mnie to cieszy, uwierzcie mi. Dobra. Teraz tu. I jak tam, macie tam ping? Nie, jest tak nieźle, przynajmniej. Nie no. Tylko trochę cofa, nie wiem czemu. Oj, tam Sebek. Aj, tam, tam, ajajaj. Dobra. To będzie akurat ciężko. Zobaczymy, jak sobie radzą. No, bo tutaj tak... problem z kamerą. Został sam kosa. Tak? Nie, i styko. O, ale 1 na 1 jest. Ja się nie spodziewałem, że tak będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sobie poradzi DJ Mixers. No, wszystko ma taki bombsite. Okej, to zrób. Dobra. Oj, 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 dobrze. Ładnie. Brawo. Brawo, brawo. No jest ranked. Show ma podobny głos do Mońka z ekipy Toaster. Nie wiem, co to jest, ale, ale zakładam, że masz rację. Kupię sobie awkę, nie potrafię z tym grać. Ale... ale zrobił. Na sobie kupię. Na rankeda właśnie może na razie w tym momencie może nie. Spróbujemy sobie zagrać coś w ten deseń. Na midzie na razie się dzieje akcja. O, jak ja mam sobie statystyki. Znaczy może nie tyle słabe, ale jakoś mało killu. O, tam ktoś był. Pakę pewnie podniósł. To się nazywa gra z komentarzem. Tu nie mam rzadkie. O, patrz. No jak to go nie zabiło? Na dwa szoty musiałem, widzicie? A. Tak, cud, że trafiłem, bo ja naprawdę... tak, Kenes, no dobrze napisali, dobrze. Ja jestem Kenesem. Naprawdę. Kenesy to jestem z autolamy. Z AWP trochę gorzej. Ale jak się przymknie oko, oddali od komputera. To kto wie? Może to odejść wtedy. Coś tutaj mi się wydaje. No właśnie, dobrze mi się wydawało. A patrzcie, jak tu strzeliłem szabłowi. Widzicie, jak ustrzeliłem szabłę? O, smoke. Pewnie tutaj się pojawiło, na tym, na picie. Muszę też uważać na shorta. Short. No właśnie, short. Ajajaj, Sebek to on tutaj wymiata. A to akurat się nie ma co dziwić, no taka ranga 13-5, no tak, ale jak widać, jego drużyna ma jeden punkt, także... może i Sebek gra, no już ma dwa, ale
Seby gra może i rzeczywiście bardzo, ale... za bardzo się podniecasz. To ja? Ja się za bardzo podniecę. Ja tak żartuję sobie oczywiście z tym Kennesem, nie? Ja przecież ja wiem, że ja gram sobą, nie? Witam, witam. Dobrze. Niech tak będzie. Oj, oj, oj! Już ktoś mi tutaj obstrzeliwuje. Z tego co słyszałem. O, jak ładnie, no. Ogólnie jest to niestety uproszczony, więc tak się składa, że chyba to właśnie długo nie potrwa. No, uproszczony jest chyba do 9, nie? Tak czy nie? Nie, nie. Do 15. Nie, co do 15? Co ja mówię? Nie, do... Normalny ranket jest do, jak jest do 16 punktów, więc ten jest pewnie do 9. Czy 10. Inaczej. Mecz tutaj jest... No dobra, mniejsza z tym. Zaraz sobie zobaczę. 8-7 chyba może być, nie? Albo coś tam takiego, czyli jest meczy 15. No, chyba tak. 15 meczów. Oj, patrzcie, jak patrz, widzieliście ten unik? Ten mój dodge? To jest unik życia. Teraz skakuję tutaj i znowu mam go na muszce, powiedzmy. Ojej. Proszę mnie nie straszyć, strzelając gdzieś od tyłu. Są tylko szaweł. A ja go, ja wiem gdzie jest. A już. Już padł. Dzięki za followa olejowaty. Tu na chwilę się ekran ściął, bo musiałem zminimalizować, bo OBS-a miałem zakrytego i teraz już mam mocno widać. Ojej, zawsze jak się wraca to... To jakbyś był serwer, to wyjaśnij tak, żeby wiesz, był turniejowy. Także po tym meczu gram sobie Nexa, tak jak tutaj słyszycie właśnie na mój czacie. Tym razem już będzie taki bardziej ogarnięty turniejowy i tak dalej, więc... Będzie git. To taka rozgrzewka trochę przed takim właściwym meczem. Na razie osób jest 10, więc kurczę, no nie bardzo jest miejsce, jeśli ktokolwiek by z was chciał, a z tego co widzę, to tam były osoby. No ale czasu było sporo, no cóż, no nie wiem jak to będzie wyglądało. Na razie mamy skład, więc... O kurde, chyba mnie tam widział. Na razie mamy skład, więc w tym momencie nie bardzo mogę wam zagwarantować to, że będziecie mieli okazję za moment zagrać, ale zobaczymy jak to będzie. Mi mama to nawet tort na urodziny nie upieka, bo spędziłem je sam w samotności w piwnicy. No widzisz, orzech. Zresztą ci się należało. Tak, tak to właśnie było. Rastamanie. Ojej, tutaj Blair. Blair. Ojej. No tutaj Sebek oczywiście otwiera najwięcej killi, ale jest to zrozumiałe. Ogólnie całkiem fajnie z tymi teamami to zrobiliśmy. Oczywiście no ciężko zrobić, żeby to było tak idealnie, bo jedna osoba ma Silvera 2, druga osoba ma Orła u nas na przykład. Nie, rozumiecie o co chodzi, więc uwierzcie mi, że ciężko to jest tak zrobić, żeby to miało sens, aczkolwiek myślę, że ten mecz jakoś tak mniej więcej rozłożyliśmy, że jest w miarę okej. Wydaje mi się, że jeszcze moglibyśmy się wymienić właśnie jednym godem za Silvera i byłoby idealnie równiutko, patrząc na wynik. Już ciężko powiedzieć. O! Autolamy słyszałem. Tam idzie, dobra. Troszkę zaskoczę sobie. Już nie wiem, czy powinienem. Teoretycznie chyba nie, ale... może właśnie powinienem tutaj też patrzeć. Bo tutaj zabili naszego... Od mida coś było. Już chyba nie ma. Wracam na bombsite, bo niekryty. P90 kusi mnie, ale... Wygrał jak powinienem. Gdzieś tego granata? Dobry był? A, chyba dobry. Krzysiek, tak? Krisek, Master Priest, dzięki za followa. Dobra, jest ładnie. Zmień sobie na kacza. A, już. No, osobno, bo tak to w ogóle bez. Dobra, w takim wypadku teraz sobie zagram taki bardziej poważny. Nie poza i zaproś. Powinno być git w takim wypadku. Jak lubisz postać w LoLu? Jako Omen lubi postać w LoLu Jinx? Aha, no. Aha. Powiedzmy, że twój słuchacz zrozumiał tylko gracze LoLa i znający ten
ten kawał. Znaczy, może nie kanał, tylko to właśnie spostrzeżenie Odyna na mój temat. Aha, to będzie IP, tak? Ojej. No nic, dobra. W takim razie ja też czekam, no zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek coś właśnie jest w ten deseń. To wszyscy już mi piszecie, tak, wszystko, spokojnie, wszystko będzie, tylko ja sam czekam na info po prostu na temat tego serwera od Sepka. Który podejrzewam, że... O, jest, już właśnie podał. Wy jeszcze tego nie widzicie, a... dobra. Wydaje mi się, że mogę puścić to na czat, nie? Czy nie? Tak, to jest właśnie ten serwer. W takim wypadku ci, co grali, to niech sobie teraz skopiują to z TeamSpeak. Albo nie, albo... Kurczę, może nie na czat, tylko rzeczywiście to wklepie każdemu do wiadomości, który grał z nami. No, chyba... Tak będzie lepiej. Już mam skopiowane wszystko i tylko będę wklepywał wszystkim, którzy grali. Także tutaj, tutaj z tym nie grałem, z tym nie. Sebek dał. Dobra, w takim wypadku kto grał? Tutaj ciach. Wysyłam. Tutaj wysyłam. Tutaj Szabo chyba dostał, ale na wszelki wypadek mu wyślę. Tutaj nie. Styko. Ktoś tam był w tym meczu. Ktoś jeszcze grał, czy tam już ktoś wyszedł? Dobra, wydaje mi się, że tyle. Jak ktoś z was jeszcze ten, to nie da znać. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Sam nie wiem. Aha. Dobra. Nieprawidłowe hasło? A ja nie podałem hasła. O Boże. To inaczej, może w ten sposób. Serwer społeczności. Internet. Wklepuję. Połącz. Aha, trzeba wpisać hasło do konsoli, tak? A to widzisz, nawet nie widziałem, to celne spostrzeżenie. Rzeczywiście, chyba tak to właśnie wygląda. Dobra, mam, a tylko wiesz, to jeśli to słyszysz sobie, to musisz każdemu przekazać, że tak właśnie trzeba pisać, bo ja podejrzewam, że skoro ja miałem z tym problem, to inni też będą mieli. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że tutaj ta gra i tak będzie zdecydowanie lepsza. Bo jest to jednak serwer jakiś tam hostingu i tak dalej, także jest okej. Okay. Dobra. No właśnie wiem, ja kasowałem hasło, bo myślałem, że to nie jest hasło, że to trzeba wklepać w konsolę, tylko po prostu, że to on tak mi wysłał, żebym ja wiedział, jakie to jest hasło. Myślałem, że mi poprosił o hasło, także... no, już wiem to. Kurczę, no gdzie te osoby? No, wiem, że mają problemy z tym pisaniem, bo to trzeba wpisać w konsoli z password. Muszę jeszcze napisać. Dobra. Ktoś jeszcze tutaj grał? Barot grał? Nie, chyba nie grał. Dobra, w takim wypadku mamy... Brakuje trzech osób, dwie już chyba wbijają, a z jedną to nie wiem. Właśnie wbił tutaj właśnie... W takim wypadku chyba potrzebujemy cały czas ludzi, wiecie? Z tego co widzę. Chyba tak. Mamy na razie osób... Mamy na razie... 7 osób. Tak samo jak wcześniej w Silvery na Goldu. No jakoś tak podobnie się ustawmy może, nie? Czyli teraz Lucius możesz przejść do nich, nie? No git. Ktoś mi tu pisze jeszcze.
No bo już jedna osoba zaraz wejdzie i cały czas brakuje jednej. No. O Boże. Aczkolwiek, jak widzicie, ten serwer jest taki bardziej profesjonalny, czyli mamy tutaj napis, że rozgrzewka i tak dalej. Nawet możemy sobie na tym spiku przejść do jakichś osobnych konwersacji na, po to, żeby dawać sobie info. Aczkolwiek, na przykład, nie wszyscy u nas są na Steamie. Z tego co widzę, to z naszego teamu tylko ja i DJ Mixer jesteśmy na tym spiku. Na pokoju, że jesteśmy teraz wyciszeni na czas meczowy. Chyba, że się. Mogę niby teraz z powrotem wrócić, ale to. No dobra, mogę wrócić na chwilę. Sound resumed. No to jak to robimy? Czekam jeszcze. A. Ja bym zrobił. Ja myślałem, że chodzi o TS-a. Tak, więc cóż, nieważne. Aha. dlatego nie mogę wbić. Ja tak biorę połącz, error. Jeszcze jedna osoba. Ludzie, czy zwykle ma pik? Nic nowego. Kto z was ze streama, bo byśmy mieli. O, kosak to, dobra, już mamy. Ja ze streama. Dobra. No to git, w takim razie już wchodzi ostatnia osoba i zaczynamy grać, nie? Lampa świeci. Wow, 17 widzów! Ha, nieźle. W sensie na Twitchu jest tyle i tyle jest też tutaj. Ludzie taki ma ping jak zwykle. Haha. Ojej, dostałem. Omen, posłuchaj sobie, są święta. Albo Payback in the Days. Kogo jeszcze brakuje? No już właśnie piszę z osobą, która mówi, że chce bić. Także jeszcze na razie rozgrzewka, już ostatni. Właściwie minuty rozgrzewki, bo już teraz zaczynamy. O, jaką było, strzeliłem taką. No kolega, przypadkowo. Coś. No to nie, to już wchodzą. Nawet dwie osoby z tego co wiem chyba wchodzą. Znaczy. No, już mi napisał kapsel, że wchodzi. Jak już tutaj także. Gagapsel.pl. Już jest koniec. Ej, dawajcie raz. Jest rozgrzewka, już jeszcze brakuje. Już wchodzi jedna osoba na rozgrzewkę. No jest nowa rozgrzewka. Właśnie, Szawo, nie widzisz? Aha, Jezu. Ale te pingi są. On Aleś siedzi na necie. Nie. Co, tylko ja mam ping? Nie mam no nie. I Luxus. To Luxus ma zawsze. No nie! User left your channel.
kurde, ja też sobie muszę kupić CS-a. User joined your channel. Niezniszczalny bot, dzięki za followa, witam. Coś czuję, że... O, jest 5 osób, dobra. Jest 5 na 5, jest. Uff, wreszcie. Gdzie Kelly? A nie, jak Kelly kontra Pasza. Udało się, mamy już pełny skład na szczęście, chociaż już myślałem, że się nie trafi. W każdym razie... No, Kelly! Przerzuć orzech tego, jakiś jest w lobby, jest jeden z widzów. O! Udało mi się zrobić kiedy. Dobra, to w takim razie chyba możemy już zaczynać, nie? Dokładnie tak. No, tak mi się chyba się wydaje. Że chyba możemy. Jadymy. Dobra. To ja w takim razie. Mutuję się chyba, nie? Coś na deseń. Voice chat będzie, voice chat. Tam przeżyć do teamów, bo tam już zrobiłem oddzielne kanały. Nie, voice chat to będziemy używać, bo tak jest taka możliwość to. Sound muted. Dobra, udawałem się na tym. A jeszcze szybko. To muszę zadać. Już. No. Ojej, zanim się ten Counter Strike włączy, to jest masakra. On to zawsze tak. O, jeszcze tutaj tego nie brakowało. Dostał głowę. Wali streama, super. Dobra. Ale mi laguje na masakra. Niestety. Co jest nie tak z moją kamerą? Boże, to jest jakaś masakra. Przecież ta kamera już przestaje właściwie ten. Nie, coś czuję, że moja kamera już będzie się nadawała do kosza. Patrz, co się dzieje z moją kamerą, po prostu nie działa. O, jest, dobra. Jest, no tak, stream offline no wywaliło, no jak zwykle. U mnie to bardzo zjawisko na porządku dziennym, że mi streama wywala. Będziesz te. Okej, dobra. Mówię sobie za tego offline, ale no nic nie poradzę, no tak mi się zdarzyło i już powinno uciekać. O Boże. No jest dobry team. Przecież my sobie tutaj nie radzimy. Na pewno jest takie w ostatnim. Jeszcze na eko, taki full eko i potem zagramy tego pełnego fulla. Ja mam hajsa sobie kupić pistoleta. Dobra. Idźcie, blower, blower. Idźcie, bejdźcie, be. Dobra. W takim razie lecimy na fajny sweter. Ja mam sweter, czy serwer? Bo nie wiem, o co ci chodzi. Ja nie mam żadnego swetra. Ale ostatni sweter nosiłem 5 lat temu. To jest mój letni t-shirt. Nie! Co ja zrobiłem? Najlepszy. No masakra, no te składy trzeba zmienić, bo jak oni mają orła, to oni właściwie
Mają wina na nas. Teraz. To nie ma sensu. No tak, zagrałbym Hard Worda, tylko już o tym dużo mówiłem na kanale. Dawno odcinku chyba nie oglądałeś u mnie, bo już o tym zawsze jest mowa na każdym odcinku teraz, bo każdy jest strasznie... Ja na longa, może teraz weźmy longa. Strasznie musi... Hard Worda oglądać, ale czekam na promocję jakoś większą. Spróbuję tak pójść trochę niekonwencjonalnie, jakoś tak dziwacznie. Może się tego nie spodziewają. W ogóle pingi trochę, no takie niewielkie, ale no... Jakieś tam skaczą, no i to jest szkoda. O masakra, no teraz mam 500 pingu, no to fajne, to nie. Słucham cię, Emilia, I love you. Aaaa! Ale Lucius to ma jeszcze większy ping ode mnie. O, wow, bomb site. No dobra, ogólnie to Sebek padł, no i tak naprawdę mamy już rundę. Tak to teraz wygląda. Dobra, zaraz takie, że już mamy rundę, to ja na chwilę zminimalizuję, wiem, że tutaj nie ten. Ale sobie otworzę rzeczywiście tutaj to, co napisał ten, tutaj właśnie... jestem Bartek, to chyba jest... Czy Bartek po prostu napisał. Już ci mówię na temat tego twojego komputera. Już wchodzę, rzeczywiście o tym zapomniałem, bo takie tutaj złożyło. No tak, słuchaj tego. Dysk, no to tam 1 terabajt, no to powinien ci wystarczyć. Ogólnie to widzę, że zapomniałem o tym, że paka jest padne. Fajnie. Zasilacz, no to wiadomo, 502 to chyba wystarczyć. Obudowa. Intel Core i5, 3,2. No tak, Intel Core i5 powinno być ok. Tak. Cześć. Właśnie to się dzieje. Ściągnę te 4 gramy. Ojeny. What the fuck. O co chodzi? Lol. A zmień ten... ilość rund. Zjebałeś sobie. W konsoli zmień ilość rund. No nieźle. Pamięć 8 GB. No, tyle RAMu powinno wystarczyć. Jeśli to właśnie to jest to. Karta sieciowa, płyta główna. Karta graficzna. Tak, to jest właśnie chyba ta taka... Dobra, nie? To chyba... Radeon R9. No, chyba to powinno być okej. 8 GB karta? Wow. No, powiem ci, że sprzęt ładny. Muszę ci przyznać. No na tym to ci spokojnie pójdzie Wiedźmin 3 na Ultra, mi się wydaje. Ogólnie mecz się zaczął od nowa, takie dziwne, śmieszne rzeczy tutaj się dzieją. No ale raczej jakoś mi to strasznie nie żeby coś. To nie jest sweter, to jest koszulka taka letnia, taka cienka, wiecie. To nie wiem, komu to przypomina sweter. Mi to nie przypomina swetra. Dobra, tutaj coś się właśnie z serwerem pokiczkało, ale powinno być ok, tylko oczywiście... Dobra, wygramy. Nie ma innej osoby, bo... No tak, jak w enemy teamie jest... A, dobra, już jest u nas. Ojej, nice. Już powinno być ok, bo sobie zmienił team, więc... Co? Z Kałachem i w ogóle? Nie, to nie ma sensu. Z takim skadantem przegramy. Briggs. No to ogłaszam w takim razie, że Briggs szuka skrypta Remapera. W ogóle, Briggs, skoro już tu jesteś, to powiedz mi jak z tą reklamą. Bo już sam nie wiem. Ogarnąłeś ten token? Bo ja bym coś ci zrobił, tylko daj znać, nie? Zobaczymy jak to wygląda. Omen. No, co jest? Ty posiadał do mnie kupić konto złoty na Steam. Napis offline na środku ekranu, co wy piszecie? Mam iść do nich czy nie? Już nie zmieniajmy tych teamów. Boże, już myślałem, że tego nie zrobię. O! Jakie dwie były ładne. P1.
Pięknie, 3 kile. Ale lagi mam niezły. No, Michał, mogę odebrać jak chętnie, tylko powiem ci, Michał, że poczekaj po prostu, ja pod zagram to w CS, a potem jeszcze na pewno wejdę na Life'a, więc... Więc spokojnie. Czyli jak to, Bricks? Bo nie powiedziałeś mi w końcu. A, że nie rób, bo nie gram, a dam ci później skiny, jak się rozwinę. No jak tam chcesz, ale umówiliśmy się na to, że tam zrobimy, nie? Także mam nadzieję, że się zobowiążesz i rzeczywiście tam to ogarniesz jakoś. Jakie lagi mam! Chyba moja wina jest jakiejś przyczyny, ale... Sam nie wiem już. Jakieś bronie lepsze nie bardzo. Gdzieś tu się jeszcze ukrył Blyer. Zaraz go znajdę. Cip, cip, cip. Co to jest? A, to są... Bo to jest darmowy hosting, to co jakiś czas już jest dla reklamy. O, spokojnie. Kapsel. Kapsel to są koszulki. No, gdzie on się ukrył? Ale coś tu jest nie tak z czasem na tym serwerze. Za dużo jest czasu dla terrorystów na splantowanie bomby. To przecież... Kto tam strzela? Gdzieś się ukrył Blyer i teraz musimy go szukać. O, znaleziony, dobrze. No widzisz, Michał, to dobrze. W takim razie mam nadzieję, Michał, że... Że rzeczywiście mi przekażesz, tylko no potem, nie? Także no. No, powiem ci, że będę bardzo zadowolony. W sumie. Piszą mi, że mi do terror. No dobra, idę, no ale padłem przez to. No dobrze, niech tak będzie. No, rzeczywiście niech tak będzie. Zobaczymy tutaj Sepka, jak mu pójdzie tym razem. Ojej. Co jest grane? Nie mogę do was dołączyć, macie maxa, a to... Nie, to oni tego nie słyszą. Ja nie wiem, co to się odwala, bo mi piszą, że mam iść do Terra, to i nie ma. Chyba ktoś od nas wyszedł dlatego, czy tam przeniósł się do nich, nie wiem, jak to wygląda. A mniejsza z tym. Ale nawet z tego, co widzę na ilość graczy, to jest całkiem wyrównane. W sensie graczy przy życiu. No. No co? Ej, to nie jakiś twój widz zagra. Oj, nie wiem, czy tak się teraz dołączy. Nie będzie porówno. Patrz, jak to będzie rush piękny. Muszę uważać, bo Blyer lubi kampić na respie. Tym razem go nie ma, no dobra. No jest! Nie, no to jest jakaś masakra. Durny kamperze, Blyerze. W szkole cię będę przezywał. Będę mówił Radek na ciebie. Na respie. Aj, jeszcze oślepiony. GG. Aaaa! Co jest, kurwa? To Blyer w kamperze! Radek! Nie, Radek! Ja nie kupiłem. Dobra, w takim razie kończymy sobie na razie Counter Strike'a, z tego co wiem. Dobra, w takim razie sobie kończymy CS'a, tak mi się wydaje na razie. I tak, że to trochę pograliśmy. Także dzięki wszystkim za grę, jeśli to słyszycie, gracze tego. Jeszcze się połączę na TeamSpeak'u.
Gdzieś na TeamSpeaku jest niewiele osób, które grało akurat, ale się połączę. Dobra. Jest git. I jeszcze oczywiście załączam w takim razie MTA. Tak, dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie. Okno to będzie chyba to? Nie wiem. No właśnie, także tutaj piszecie mi, że dzięki za grę, również wam dziękuję, myślę, że grałeś całkiem przyjemnie, jak najbardziej, mimo takich różnych dziwnych powikłań w sumie, ale i tak jest całkiem git, także ja już wchodzę na MTO, ojej, to chyba bym mówił, także Michał, już tam zaraz wbijam, także Michał, możesz wejść na Player Life w takim razie, jeśli chcesz mi rzeczywiście tam przekazać. Moment, zaczekaj, że mam podkarton. Gdzie? A po co chcesz tam jechać ze mną? No pojadę się z tobą. A po co? A tak se. A może u mnie są brudne fotele i ci no się ubrudzisz tam. A może mam brudne spodnie i się nie ubrudzę? No nie, nie będzie taki ten. Lola pisze cię. No MTA tylko wchodzę, bo mi tutaj właśnie Michał chce przekazać coś, także. W sensie nie, że tylko, ale przede wszystkim, bo prosił o to, żebym bił w takim razie. No więc jestem, nie? Także Michał, możesz teraz rzeczywiście przekazać, jeśli chcesz, bo właśnie wszedłem na serwer. Moje ID już ci mówi, jaki to jest. Moje ID, Michał, to jest ID... Ojejejej, 441. Także możesz rzucić te 16 tysięcy, których pisałeś. 13 chyba. No tam 13 czy 16, nie wiem ile tam jest, także... Także możesz rzucić, ja tu jeszcze sobie zmienię. W Lola, no dobrze. Jak w Lola, to... To zaraz... No dzięki. Jak w Lola, to zaraz ten... To zaraz rzeczywiście mogę... Mogę zagrać. Tylko pod warunkiem, że nie będzie patchów, bo jeśli będą patchy, to tak nie bardzo, no bo to jest strasznie dużo czekania chyba. Tak mi się wydaje, nie? To jest trochę tam jest wtedy czekania tych. Dobra. Załączę teraz League of Legends, nawet jeśli jest patch, to już w międzyczasie coś się tam zainstaluje. Nie. Dobra, jest. No, elo. Dobra, ale tak by co to włączam właśnie League of Legends, zobaczymy sobie, czy tam patch jest jaki. Czy jest jakiś większy, mniejszy. Bo jak jest duży patch, to będzie ciężko trochę, no bo... No, wiecie jak to jest. Jak ja robię streama, to mam, tak mi się powoli pobiera wszystko, że... Jakiś tam oczywiście jest i zobaczymy, czy to się będzie długo pobierać, czy krótko. Jak długo, no to nic nie poradzę, a jak krótko, to sobie zagramy jeszcze w League of Legends dzisiaj. No, także zobaczymy. I dostałeś tą kasę? Nie, jeszcze nie. No Michał, pośpiesz się, bo zaraz będziemy pewnie League of Legends grać. Ojej. No, patrz, jest 250 mega. A pobiera mi się z prędkością 100 kb na sekundę. Także no... To się będzie pobierać... Długo. Ale zobaczymy. Jeśli nie będzie przerywać streama, to równie dobrze to się może pobrać w tle podczas grania w MTA, czy coś w tym stylu. Aczkolwiek na razie cały czas jest 0% i... No, nie wygląda to całkiem sympatycznie. No, no dobra, jak masz dać mi mniej, to mi daj mniej, nie? Tylko na przyszłość, jak komuś proponujesz coś dać, to nie mów mu, że dasz mu ileś tam, a potem zmniejsz, tylko wiesz. Jak już to na odwrót, a nie to w ten sposób, no ale dobra. Ja tam jestem przyzwyczajony, powiedzmy, do takich dziwactw. Dzięki wielkie. No, powiem ci, że akurat Michał, największego chyba dałeś mi donate na tym koncie ever, tak, w sensie na tym nowym koncie z drugiego sezonu. Także dzięki ci wielkie i na pewno... Wspomnę na odcinku, że
że to od ciebie jest tutaj większość, także no zdecydowane dzięki dla ciebie i... A ile dostałeś? No tam 8,5 tysiąca, nie? Także w sumie to jest i tak największy tutaj właśnie donate na tym koncie Nowy Omen, także... To kampa będzie. Właśnie nie wiem, czy będę kupował coś, bo... Bo tak się składa, a że to są jednak... A to są z donate'ów, więc za to tak jakby wozów na razie nie będę miał, no chyba, że na odcinku tak jakoś zdecydujemy, że tak powiem. No ale to zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A nie lepiej, abyś kupił premiera? Słyszałem, powiedziałem ci przed chwilą, odpowiedziałem ci na to. Słyszałem. No to umyj uszy. No to widzisz, w takim wypadku, jak wrócisz po wakacjach, no to w takim razie ci życzę miłego powrotu wtedy, no bo jednak... Ale po części cię rozumiem, no w sumie też nie byłbym zadowolony, jakby się okazało właśnie, że starszym się starało o jakąś tam frakcję czy organizację, bo mnie przyjdzie, znaczy nie kończymy z tego powodu gry, prawda? No ale rozumiem, że jesteś poirytowany, masz prawo być, no w sumie jeśli się starałeś, a z tego co widziałem, to naprawdę ci zależało, żeby tam się dostać, no to oczywiście rozumiem to, prawda? Jak tam League of Legends, ojej! Powiem wam szczerze, drodzy widzowie, że w kwestii League of Legends może być dzisiaj cienko. Może być dzisiaj cienko, bo jest mało. A czy ja osobiście mógłbym zrobić streama z League of Legends nawet jutro, tylko prawda jest taka, że ja już sobie przyjąłem, że nie robię streamów w dni inne niż sobota, bo wtedy nikt tego nie ogląda, więc... Nawet jakbym zrobił jutro streama, to by oglądało go dwie osoby, więc... Samo się nasuwa odpowiedź. Nie bardzo chyba dzisiaj bym mógł. W ogóle kamerę sobie przesunę, bo wiem, że on był tak trochę w tym miejscu. Już to robię, wybaczcie, że takie tutaj moja dezorganizacja w tym momencie. Oj, nie to. Chodzi mi o ramkę. Dobra. W takim wypadku podejrzewam, że jeszcze sobie najwyżej tam troszkę pogramy w Play Your Life'a, prawda? Chyba to... No wybaczcie, że tak to się złożyło, no ale kurczę, no nie bardzo mogę coś wtedy sobie zrobić, no bo nie moja wina, że internet jest taki wolny. W sumie mogę pobrać patcha przed streamem, ale nawet o tym nie pomyślałem w sumie i teraz sami widzicie. O, patrzcie, będę miał jakiś wóz wreszcie wziąć. No dobrze, bo to się rzadko zdarza. Dobra. Wezmę go sobie. No, dam radę. Coś mi tutaj... Nie bierze go. A ile jest tam pobierania? Aha, dobra, już wiem. Dużo, 250 mega mi się pobiera 100 klipów na sekundę, także... Jak to wziąć tego skurczybyka? No patrzcie. O! Dobra, wziąłem. Dobra, patrzcie, zabrałem wóz. Mogę jechać, o! Tutaj holownik sobie jechał wziąć wóz, a tu zabrany! Nie ma tak łatwo, nie ma! Nie lapsa! Ja sobie wziąłem ten wóz. No i teraz sobie go odniosę, dostanę za to reputacji punkt, chyba jeden, nie? Czy więcej? Nie wiem, czy dostanę za te holowniki, chyba jeden. Tylko gdzie ja mam jechać nim, bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Przechowalnia? Nie, chyba nie. Chyba są specjalne takie miejsca na odnoszenie tych wozów od holowników, tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, na razie jadę za strzałką, zobaczymy gdzie mnie to doprowadzi. Policja, ojej, żeby mnie nie gonią. Czy nie, w sumie to nawet mnie nie gonią. Tak, ale jedzie za mną, to ja nie wiem. Co oni do mnie chcą? O nie, muszę zawrócić, bo pominąłem gdzieś. Ale za mną jest policja. O dobra, już nie jest to dobrze. Patrz jak zaraz wykręcę, tak się wykręca. Tak się wykręca. Dobra. No powiem szczerze, że nawet się w CS-a grało całkiem przyzwoicie. Ja jeszcze czekam i w sumie pracowita dosyć noc, dlatego podejrzewam, że za niedługo sobie będziemy kończyć. Tutaj się daje, bo muszę sobie dużo robić rzeczy, mianowicie chodzi o pracę. O, 6 reputacji. Pracę na plastykę, to nie jedną. 6 punktów reputacji, no, czyli po jednym daje punktów reputacji. No i tak, całkiem sympatycznie. To? Jakiś... Coś mi... Wyszuka mi nowe cel, czy mi nie wyszuka? Chyba mi celu wyszukać nie bardzo. No, z tymi holownikami to już tak bywa. Dobra.
która tam godzina? No, już prawie 2 godziny. To co, podejrzewam, że będziemy sobie kończyć. No, chciałem sobie, żeby było League of Legends, ale no, nic nie poradzę. Wiem, że to trochę moja wina, że mogłem ten patch ułożyć wcześniej jednak i no w sumie tego nie zrobiłem, więc no... A teraz właśnie nie da rady, więc... No cóż... Przede wszystkim chciałem podziękować właśnie tym osobom, które mi tutaj dały te donaty na serwerze. Szkoda, że nikt się w żaden sposób nie dorzucił na mikrofon. Bo w sumie... No, w sumie to... Nie ukrywam, że się spodziewałem, że coś tam ktoś wrzuci do mikrofonu, żeby się tam na składkę. No, szkoda, że nikt nic nie wrzucił, no ale trudno. Będzie 500+, to się dorzucę. Takie... ja przy następnym dam. Tak? Dobra, to za tydzień będzie następny. C20. Trzymam ci za słowo. Może kiedyś na ten mikrofon nazbieramy, może za rok? Nie, no nie wiem, zobaczymy, no na razie taki się... W sumie gdyby nie Pity, to tak naprawdę miałbym ten, z 20 zł. Także tutaj on dodał najwięcej. W takim wypadku... Znaczy tutaj też nie ma wszystkiego, tak naprawdę na mikrofon jest zbierany ze 140 troszkę ponad, ale... no cóż... No zobaczymy w takim razie. Dzięki za to, że byliście na streamie, fajnie nam się grało. Dzięki za to, że właśnie wpadliście. No ja tam osobiście bawiłem się bardzo dobrze. W szczególności całkiem fajnie, że się udało zorganizować mecz w CS-ie. I to nie byle jakie, bo chodzi mi tutaj o mecz 5-5, czyli no taki mecz już całkiem spory. Dotychczas co tam, może nie tyle dotychczas, co po prostu na ostatnich tam streamach, co gdzieś tam były. Jak graliśmy w CS-a, to raczej graliśmy rankeda w 5 osób, prawda? A tutaj graliśmy sobie 5-5, czyli 10 osób, także naprawdę to wyglądało całkiem nieźle. Więc fajna sprawa. No i tyle tak naprawdę, no pewnie będę się z wami żegnał. Jeszcze spróbuję pojechać po ten wóz, aczkolwiek te wszystkie punkty na mapie, które wskazują nam samochody, one tak naprawdę są takie... No wiecie, niby są, ale o, jednak tutaj jest. Jakiś pewnie holownik jechał i mu gdzieś odpadło ten samochód. W takim razie jeszcze go zaniosę. W takim razie jeszcze go wezmę po prostu. Ojej, co tu się z nim dzieje? Co? Nie, urwał mi linę. Patrzcie. Dobra, jadę, dobra. Liny nie ma, ale jakoś wóz lewituje, więc w sumie dobrze się złożyło. Akurat te wożenie wozów holownikami jest całkiem opłacalne nie pod względem zarobku, tylko po prostu pod względem zbierania punktów reputacji, no bo jednak to jest w sumie... Podejrzewam główny cel. O nie, policja. Policja tam do kucza. To jest... Tak, holownikiem. Ogólnie to jest raczej główny cel wykonywania pracy holownika, żeby po prostu zbierać te wozy w celu zdobycia punktów reputacji, no bo raczej nie chodzi tutaj o pieniądze, które są naprawdę drobne. Bardzo drobne za to pracę, więc raczej to jest coś, ten deseń, no. Troszkę jadę pod prąd, ale to tylko przez chwilę, bo dużo naprawdę czasu zaoszczędzę jadąc tędy, bo no inaczej... Nie no, w sumie to wiele nie zaoszczędzę, no ale jakoś tak się złożyło. Holowniki to też całkiem fajny sposób, że po prostu się gdzieś tutaj pojechać. O nie! Z punktu A do B. No nie, patrzcie co on zrobił mi. No nie, co on mi zrobił? Przecież teraz tego wozu nie wezmę. O! Jednak wziąłem. Ale uspał, ale... No, żebyś wiedział, ale na szczęście się udało. Czy nagram serwer Dev Gaming? Czy ja wiem? Na razie nie planuję. Zresztą nie chcę, bo jeszcze ktoś powie, że... Jeszcze ktoś powie, że odgapiam od innych youtuberów. Nie będę tego robił na razie. Na razie mam plan na inne serwery. Spokojnie. No, dobra. Wóz odnoszę. Proszę bardzo. 7 punktów reputacji, jakoś to sobie tam powoli idzie. Także dzięki za to, że wpadliście, ja już się rozłączę, ponieważ jestem masakrycznie zmęczony, a jeszcze mam troszkę rzeczy do roboty. W takim wypadku jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia po prostu następnym razem. Dziękuję, że byliście. Na razie. Hej, hej.